Na samym wstępie bardzo proszę, udzielam głosu pani dyrektor Centrum Kultury, pani Dorocie Marek. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie w naszym Centrum Kultury, w Stacji Kultury Sercu Miasta. Bardzo się cieszę, że sesja Rady Miasta w dniu dzisiejszym mogła się odbyć u nas. Będę chciała też później pokazać państwu może obiekt tym z państwa, którzy jeszcze obiektu nie widzieli. Także jesteśmy tutaj do państwa dyspozycji. Chciałabym też, żeby nie zabierać więcej czasu, przedstawić dwóch pracowników akurat tutaj tego obiektu, czyli Stacji Kultury. To jest pani Beata Rosicka, która się będzie zajmowała sportem, rekreacją, turystyką i promocją miasta oraz pani Diana Słupska, która się będzie zajmowała zadaniami z zakresu kultury i także promocji miasta. Mamy też w Izerskiej Łące nowego pracownika od 1 kwietnia, pani Katarzyna Rzeczkowska i w Czarcim Młynie, który też jest w strukturach naszego centrum, pani Anna Pietrzyk. Także pozostajemy do państwa dyspozycji, życzymy udanych obrad i w przerwie bardzo chętnie państwa oprowadzę po naszym obiekcie, pokażę co gdzie mamy, jeszcze się rozpakowujemy w niektórych obiektach, ale już jesteśmy prawie gotowi, opowiem państwu co mamy w planach, co chcielibyśmy jeszcze zrobić. Tutaj w recepcji naszej na Telebimie już są pierwsze filmy z pierwszych zajęć, które mają miejsce tutaj u nas, także zachęcam państwa do rozmów z nami i do współpracy. I życzę miłych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor za tyle miłych, ciepłych słów. Bardzo nam tutaj jest przyjemnie, bardzo nam się podoba to pomieszczenie. No nie wiem, czy nie chcielibyśmy w ogóle wszystkie sesje tutaj odbywać, bo jest bardzo przyjemnie, bardzo ładne miejsce, bardzo ładnie państwo przygotowaliście. Dziękuję bardzo jeszcze raz, a z państwem się zapoznaliśmy. Dziękuję bardzo. A teraz przystępujemy już do naszej sesji. Otwieram sesję Rady Miasta Świeradowa Zdroju. Witam wszystkich radnych, pana burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, pana sekretarza, pana mecenasa, zaproszonego gościa, pana prezesa Straży Ochotniczej Straży Pożarnej, pana Tadeusza Bakę. No i tutaj jednego mieszkańca mamy, przedstawiciela naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie wszystkich witam i rozpoczynamy sesję. Sesja odbywa się w gronie 14 osób, ponieważ jeden radny jest nieobecny, jest zwolniony. Dzwonił do nas, pisał, że nie może przyjść, jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym 14 radnych odbywa sesję, dlatego sesja stanowi kworum i uchwały podejmowane dzisiaj będą zasadne. Przystępujemy do następnego punktu, to jest porządek obrad. Z porządkiem obrad się państwo zapoznaliście. Czy są jakieś uwagi, czy ktoś chciałby coś wnieść nowego do tego porządku obrad? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma uwag, nie ma zmian, przystępujemy do punktu następnego. Następnym punktem jest przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Ten protokół poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Głosujemy podnosząc rękę i na tablecie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę, nie wszyscy zagłosowali. Czternaście osób jest za przyjęciem tego protokołu, wobec tego protokół został przyjęty bez żadnych uwag. Przystępujemy do punktu następnego. Następnym punktem sesji jest informacja pana burmistrza o działaniach między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję. Szanowni państwo, w ostatnim miesiącu te najważniejsze rzeczy
które się działy. Zacznę od wczoraj. Wczoraj wspólnie z większością radnych byliśmy w Berlinie, a konkretnie w jednym z berlińskich parków, gdzie oglądaliśmy, jak funkcjonuje kolej wąskotorowa o długości 6 km na terenie tego parku pod kątem naszego projektu czy koncepcji naszego projektu rozbudowy tej Muzeum Kolei Izerskiej, a konkretnie wybudowaniem takiej kolenki wąskotorowej na odcinku Dworzec, tu gdzie jesteśmy, do tak zwanego stacji Nadleśnictwo w kierunku Szklarskiej Poręby o długości 3,5 km. Tam widzieliśmy, jak ta kolejka wąskotorowa funkcjonuje w tym miejscu. No, myślę, że warto było to zobaczyć, żeby podejmować decyzje na kanwie naszej koncepcji. Po drodze też byliśmy również w drodze powrotnej w uzdrowisku Bad Muskał. Też oglądaliśmy założenia parkowe, oczywiście wiekowe tradycje uzdrowiskowe tej miejscowości. Też warto było zobaczyć, co nowego u sąsiadów z Anysą Łużycką i Odrą się dzieje, jeżeli chodzi o nowe pomysły w utrzymaniu zieleni albo dbanie o tą wiekową zieleń. Także każdy mógł z nas zobaczyć i też mam nadzieję, że jakieś wnioski z tego wyciągniemy i przeniesiemy do naszych parków uzdrowiskowych. Dobry. 28 maja brałem udział w polsko-czeskiej konferencji uniwersytetów przyrodniczych z Pragi i z Wrocławia na temat zieleni w uzdrowiskach. Tam miałem prezentację naszego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony zieleni miejskiej, zieleni tej uzdrowiskowej. Ta konferencja odbywa się w ramach tej współpracy terytorialnej Polska-Czechy. No oczywiście no, próbujemy cały czas z tego programu pozyskiwać pieniądze na nasze projekty uzdrowiskowe czy turystyczne. No, na dzisiaj mamy złożone, jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o projekt naszej budowy wieży widokowej na Młynicy. Ten projekt złożyliśmy z czeską gminą Bili Potok. Także warto być na tych polsko-czeskich spotkaniach, bo tam no, czasami można znaleźć partnera, który chętnie by z nami współpracował i spróbował zrealizować jakieś bliźniacze projekty po jednej czy po drugiej stronie. No, kończą się takie twarde projekty w tej współpracy terytorialnej Polska-Czechy i będzie miejsce na takie miękkie projekty. No i stąd to jakby ten pomysł, żeby te parki uzdrowiskowe, które w naszym przypadku czy w Czerniawie, czy w Świeradowie wymagają ciągłych inwestycji, no, żeby próbować szukać nowych źródeł finansowania. 27 maja spotkałem się z powiatowym komendantem policji, jeżeli chodzi o nasz powiat lubański, w sprawie funkcjonowania rewiru. Zmienił się kierownik rewiru, którego poprosiłem, żeby na następnej sesji przybył do nas i powiedział, jakie ma wizje albo jakie problemy nam pomoże rozwiązać wspólne, jeżeli chodzi o ten porządek w mieście. Rozmawiałem z komendantem, co dalej z rewirem dzielnicowych. No, jest takie może ultimatum za dużo powiedziane. Wewnętrzny sanepid, ten policyjny z poziomu województwa, czyli Wrocławia, dał termin do 30 czerwca, że tutaj mogą przebywać tego roku oczywiście, że tu mogą przebywać policjanci. Jeżeli nie rozpoczniemy remontu do końca czerwca, to jest duże prawdopodobieństwo, że rewir dzielnicowy ze Świeradowa po prostu zniknie, dlatego że tam ten układ, który jest, i te funkcje tych pomieszczeń nie spełniają wymogów sanitarno-technicznych funkcjonowania tam rewiru dzielnicowych. No, opracowaliśmy koncepcję tego remontu. Mamy zgodę konserwatora zabytków, bo ten budynek, tylko przypomnę, jest wpisany do rejestru zabytków, tam gdzie był kiedyś stary urząd. Mamy zgodę konserwatora na to przedsięwzięcie. Teraz kończymy wycenę tego przedsięwzięcia i myślę, że na sesji czerwcowej pojawi się już jakby to w programie w sesji Rady Miasta, bo uważam, że nie mamy wyjścia, jeżeli chodzi o tą sytuację, bo o ile oczywiście policja powinna to robić sama, no o tyle no my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby zniknęła u nas w ogóle
policja, która by działała na terenie Świadowa z Leśnej, czyli no, w aucie można powiedzieć, także to dla nas przy tak dużej ilości turystów, no, to już są problemy. I też powiedziałem komendantowi, że no, my będziemy chcieli jako samorząd po prostu swoje problemy już przelewać na papier i informować i komendanta powiatowego, i wojewódzkiego, no, że no, wyrażamy pewne uwagi do funkcjonowania u nas policji, w sensie właśnie braku obłożenia pewnych godzin nocnych czy popołudniowych. No to co państwo, no, wiemy wszyscy na co dzień jak to funkcjonuje i chcemy, ja ze swojej strony jak najbardziej, myślę, że Rada Miasta będzie miała też chęć wyrazić takie stanowisko, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego rewiru policji. Powinno być 10 policjantów, jest 6. I tak naprawdę oni obsługują jeszcze pół powiatu, jak jest taka potrzeba, bo w ogóle w całym powiecie brakuje policjantów. Ale dla nas, no to przy dużym ruchu turystycznym naprawdę to jest spory problem. Na przedszkolu naszym, tym nowym, które budujemy, część z państwa już wie, rozwiązaliśmy umowę z poprzednią firmą, weszła nowa firma, mieliśmy dwa postępowania przetargowe na wyłonienie nowej firmy. Przetarg ostatecznie wygrała firma, tak się nazywa chyba, Idziaszek, Rafał Idziaszek, ta, która remontowała dworzec kolejowy. Firma tam już od tygodnia organizuje się, tak myślę, że w ciągu tygodnia te prace mocno ruszą z miejsca. Termin zakończenia mamy koniec października, także do końca roku powinniśmy przeprowadzić dzieciaczki ze starego obiektu do nowego. Mam nadzieję, że ta firma po prostu sprosta temu zadaniu, tym bardziej, że budynek lepiej wygląda w środku jak na zewnątrz. Jeżeli chodzi dalej w temacie przedszkola, ale starego przedszkola, jeżeli już stare przedszkole uda nam się wyprowadzić tam dzieci do nowego przedszkola, no pozostaje nam pusty budynek i tu też będę chciał państwu złożyć taką propozycję, żebyśmy złożyli do 2 lipca mamy czas, bo jest nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nabór na tak zwane inkubatory przedsiębiorczości. Czyli pomysł polega na tym, że to stare przedszkole, oczywiście z zachowaniem też również tej funkcji przedszkolnej, bo tam już namawiamy jednego przedsiębiorcę, żeby spróbował tam uruchomić przedszkole dla dzieci autystycznych, ale takie profesjonalne przedszkole, a pozostałe pomieszczenia chcielibyśmy przeznaczyć na działalność firm, które no, nie mogą się odnaleźć jakby na drogim rynku wynajmu lokali świeradowskich. No to mówimy o tym, na przykład taka nauka jazdy samochodem, czy jakieś inne firmy. Na to jest dofinansowanie 85%. My zrobimy oczywiście remont wewnętrzny tego budynku, żeby te pomieszczenia przystosować do takiej funkcji. I do 2 lipca musimy być gotowi. Szacunkowa wartość projektu, oczywiście sama inwestycja byłaby realizowana 2020. Sama wartość inwestycji to jest około 1,5 miliona złotych. Też chcielibyśmy spróbować wpisać to środkowe piętro w starym budynku urzędu, tam gdzie jest policja. No niestety policja, czy tam gdzie jest pogotowie na górze już teraz, tam nie możemy tego dofinansować, ale zostaje środkowe piętro, które też warto byłoby zaadaptować na ten inkubator przedsiębiorczości, żeby wykonać po prostu remont tych pomieszczeń pod kątem właśnie pozyskiwania do Świeradowa nowych działalności, czy nawet te, które są, żeby mogły mieć taką właśnie siedzibę w jednym czy w drugim budynku. Wspomniane pogotowie ratunkowe już się przenosi do starego Urzędu Miasta na górne piętro. Tam jeszcze potrzebujemy dwa tygodnie czasu jeszcze potrzebujemy, żeby zakończyć te wszystkie prace, no te takie główniejsze tam jeszcze zostały z podłączaniem się do sieci i tak dalej, ale pogotowie ratunkowe de facto w ciągu tych 2, może 3 tygodni będzie już na stałe, już tam samochód stoi oczywiście, ale tak na stałe będzie przeniesione do budynku Urzędu Miasta na ostatnim piętrze, połowa ostatniego piętra, tego już, które jest w poddaszu, jest zaadaptowana na stację pogotowia ratunkowego. Także pogotowie jest już u nas. Również z takich no może bardziej trudniejszych spraw otworzyliśmy przetarg na wywóz odpadów komunalnych
z terenu naszej miejscowości. Firma, jedyna firma, która złożyła, firma Izery, która złożyła ofertę, dała ceny wyższe prawie 100% od tego, co mieliśmy do tej pory. Obrazując to kwotowo, do tej pory płaciliśmy za całe miasto miesięcznie prawie 85 tysięcy złotych za wywóz tych odpadów. I to, co płaciła firma na wadze, na tak zwanym RIPOK-u, a teraz oferta jedyna to jest na 154 tysiące złotych miesięcznie. No, unieważniliśmy ten przetarg. Oczywiście tamten przetarg był na 3 lata, czy na 2? Ten pierwszy był na 2 czy na 3 lata, panie sekretarzu? Nie, ten pierwszy przetarg. Na 3 lata, ten pierwszy przetarg był na 3 lata. Może to było powodem tak wysokiej ceny. Unieważniliśmy ten przetarg, także powtórzymy go, ale tak czy inaczej cena i tak będzie wysoka. No i ona będzie no, sięgała kilkudziesięciu procent. Także my no, nie możemy oczywiście do tego dopłacać w żaden sposób. No musimy, będziemy musieli podnieść opłaty za odpady komunalne. I to one mogą nawet sięgać 100%. Także to jest chyba początek takiej nieciekawej ścieżki, że będzie tylko drożej w tych opłatach komunalnych. No też spróbujemy się sami zorganizować, policzymy, ile by to kosztowało, gdybyśmy mieli to robić w ramach jakiejś swojej jednostki. Jeżeli to będzie no, logiczne i tańsze w utrzymaniu. No tutaj proszę zobaczyć, że do tej pory mieliśmy jakąś nadwyżkę na tych odpadach, którą oczywiście musimy przeznaczać na gospodarkę odpadami komunalnymi, to, w ramach których na przykład kupiliśmy wspólnotom mieszkaniowym kubły na bioodpady, te kubełki zielone i tak dalej. Co chwilę coś tam się pojawiało w ramach tego, żeby edukować mieszkańców do tej lepszej segregacji. No dzisiaj to już nie ma co mówić o takich programach edukacyjnych w ramach tej kwoty, tylko no, trzeba dołożyć 100%, żeby w ogóle zbilansować wywóz tych odpadów. Oczywiście, jeżeli też nie będziemy, to jest z jednej strony, to jest taki bat z jednej strony, a jeszcze z drugiej strony jest taki, że jeżeli nie będziemy mieć odzysków albo recyklingu z tych odpadów, które wywozimy na odpowiednich, co roku te procenty odzysku się zwiększają w poszczególnych frakcjach, to będziemy płacić kary. Oczywiście kary, no, firma nam też jakby wliczyła te kary w tą ofertę, jeżeli one się pojawią. I to są 200-300 tysięcy złotych i to będzie rosło. Dlatego no, musimy podjąć w najbliższym czasie szybką decyzję, jak będzie wyglądała u nas gospodarka odpadami w perspektywie 2-3 lat. Bo myślę, że to na tych 100% się nie skończy. Bo to będzie więcej i więcej i więcej. No, dlatego, że no, nie widać, żeby coś się działo też odgórnie, żeby jakiś system był racjonalnie wdrażany. No tutaj przewoźnicy zwalają na to, że nikt nie chce na przykład plastików odbierać albo no, mają problemy ze zbyciem tych surowców wtórnych, te RIPOK-i. Tu mamy na naszym terenie jest RIPOK w Kostrzycy i w Lubawce, też są przepełnione. No, próbują nas zaprosić do udziału w jakiejś spółce w ramach tego RIPOK-a lubawskiego. Nie wiem, czy to do końca jest dobre, żeby być udziałowcem takiej spółki, bo to już jest, można powiedzieć, prawie na zawsze. Takie związanie się z taką spółką, która dzisiaj może dobrze stać, a jutro może źle stać. No i ograniczenie naszych możliwości decyzyjnych. Także te odpady no, zaskoczą nas mocno. Rocznie to było około 1 200 000 złotych, a teraz będzie 2 miliony złotych. Ponad 2 miliony nawet. To jest naprawdę, i to mało tego, to jest wzrost nie tylko za odpady niesegregowane, tylko wzrost również 100% opłaty za opłaty segregowane, za odpady segregowane, przepraszam. Czyli jak dzisiaj mamy takie kategorie, za jedną osobę jest 10 zł, to będzie 20, za dwie osoby jest 20, to będzie 40, no i powyżej tych dwóch osób jest 40, to będzie 80 zł. Leśna już dokonała podwyżki, chyba od lipca mają podwyżkę, ale już uchwałę Rada Miasta podjęła. Tam jest za osobę 18,50 za segregowane. To naprawdę robią się już poważne kwoty. Nam się jakoś, no do tej pory my jesteśmy najtańsi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o odpady, no ale to spróbujemy się, może tak mówiąc retoryką wojenną, obronić w jakiś sposób. Ja Państwu zaproponuję z mojej strony rozwiązania, jak na przyszłość uniknąć takich drastycznych podwyżek, o ile się da ich oczywiście uniknąć. Do 4
Do 4 czerwca składamy wniosek również do programów takich społecznych w ramach naszego RPO Dolnośląskiego. To jest, chodzi o KIS, Klub Integracji Społecznej. To jest program działający w latach 2020-2021, może nawet częściowo 2022. Tu chodzi o różne takie działania związane z integracją tą szeroko pojętą społeczną, czy wykluczeniem społecznym, dofinansowanie 85% tego wniosku. Także oczywiście to jest konkurs, także nie wiadomo, czy dostaniemy, ale my mam nadzieję, że się uda. Fundacja, Czerniawska Fundacja, którą dowodzi pani Małgorzata Gettner, dostała dofinansowanie prawie 300 tysięcy złotych do wykonania takiej fajnej, dużej napowietrznej siłowni wokół szkoły. To za 300 tysięcy naprawdę będzie fajne przedsięwzięcie. No i to jest też konsekwencją tego, że będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną, dlatego żeby ta fundacja mogła podpisać umowę już jakby z wykonawcą, czy ogłosić nawet przetarg, to no, musi mieć zabezpieczenie finansowe i tutaj gmina powinna udzielić moim zdaniem pożyczki tej organizacji pozarządowej na ten wkład unijny, bo tutaj dofinansowanie jest 100% do tego, ale no, trzeba sfinansować chyba 75% bodajże tej kwoty, mi się wydaje, czyli 200 paru tysięcy złotych, tak pani skarbnik, to chodziło? Zaliczkę, tak, no, ale to w ramach pożyczki. Tak, gdzie dostaną zaliczkę z funduszu 108 tysięcy złotych, a resztę zawnioskują do gminy o pożyczkę. Oczywiście ta pożyczka, jeżeli dostaną zwrot unijny, to oddadzą nam tą pożyczkę. No i żeby to szybko i sprawnie szło, to wychodzi nam chyba na 10 czerwca. Wychodzi nam na 10 czerwca sesja nadzwyczajna. Bardzo bym prosił, żeby się dało zorganizować. To, tak, tak ona wychodzi, bo to jest o tyle pilne, że żeby fundacja nie stała po prostu bo musi ten wniosek rozliczyć, a to jest naprawdę ciekawe przedsięwzięcie. Również byliśmy w Krotoszynie i w Krotoszyn na pewno, ale obok jeszcze jedna miejscowość. Widzieliśmy dwie duże hale takie sportowe, sportowo-widowiskowe. U nas się zaczęło projektowanie już hali sportowej w Czerniawie, na tych gruntach, które kupiliśmy od nadleśnictwa. No i dobry wyjazd taki edukacyjny, bo no, co się u nas jakby koncepcyjnie pozmienia. Okazuje się, że to warto tą halę zrobić, tą sportową, parę metrów większą, żeby można było organizować no, multifunkcyjnie różne imprezy, nie tylko też sportowe. No i w naszym przypadku wychodzi coś takiego, że ta sala w Czerniawie będzie większa od tej w Świeradowie. Dlatego, że ta w Świeradowie, nawet jak ją rozbudujemy, oczywiście mówię o rozbudowaniu, nie będzie miała tyle miejsca, żeby się zmieścić z taką powierzchnią. To chodzi głównie o powierzchnię tej sali głównej. No i w Czerniawie jest rozmiary tej sali są 33 na 44. To jest taka powierzchnia zewnętrzna tej hali. Oczywiście tam będzie widownia, całe zaplecza, kilka salek. Co ciekawe, tam nam się uda też dobudować dwie takie duże sale po 250 metrów, salki takie multifunkcyjne, które dzisiaj będą mogły być jako sportowe, a później, gdyby się szkoła rozwijała, mogą być też jako klasy lekcyjne przy tej sali. Jeżeli chodzi o kanalizowanie Czerniawy, ten wniosek, który mamy z PROWO. Tutaj no, informacje nie są ciekawe. Nie uda nam się prawdopodobnie już, można powiedzieć, na 90% zwiększyć dofinansowania do tego projektu. Także no, mamy te 2 miliony złotych dofinansowania, które dostaliśmy. Próbujemy próbujemy, żeby się zgodziło marszałek na podzielenie tego, aczkolwiek nie uda nam się tych wskaźników rezultatu osiągnąć przy podziale na mniejsze odcinki. No, wychodzi na to, że ten plan B wejdzie w życie, czyli te takie największe pożary chyba załatwimy, czyli ulicę Górzystą i tutaj ulicę Zacisze Strażacką, a trzeba będzie dodatkowy robić nowy wniosek w ramach tego, żeby skończyć cały ten projekt, ale w ramach nowych naborów.
tutaj w tym PROW-ie, no nie ma, bo to było dla wszystkich gmin, bo po 2 miliony złotych, nie ma podstaw, żeby nam akurat zwiększyć więcej, a przetarg, przypomnę, tylko był na 9 milionów złotych, najniższa oferta była na to zadanie, także no 7 milionów, no nie mamy skąd, w tym roku nie mamy skąd złożyć, choć realizację tego projektu mamy na 2020 rok, no to my musimy no maksymalnie do lipca rozpocząć działania, żeby to zakończyć, ale no dzisiaj finansowo jest to nie do udźwignięcia. Z mojej strony to tyle. Jeżeli są pytania, to proszę. Proszę bardzo, udzielam głosu radnej Pytlakowskiej. Ja mam takie jedno pytanie dotyczące tej hali sportowej projektowanej. Jaki tam jest przewidziany dach? Bo to jest ważne u nas ze względu na śnieg i deszcz, który dość obficie pada. I czy to jest jakoś już ujęte w projekcie? Znaczy dach jest ogólnie mówiąc płaski. Jeżeli chodzi o połać dachową, to ona oczywiście ma te spadki odwadniające, czyli pod kątem deszczu. No, też jest przewidziane oczywiście na strefę śniegową naszą, aczkolwiek przy dużych opadach śniegu musimy zrzucać ten śnieg z dachu. A czy nie można by było takiej hali zaprojektować jak w Mirsku jest? Brać przykład taki z niedaleka, z Zamiedzy, jest taki dach półokrągły. Mhm. Tylko ta hala, która jest w Mirsku jest pełnowymiarowa, bo tam jest tak. Przecież drużyna do piłki ręcznej bardzo dobrze prosperująca, grają mecze, więc to jest duża sala. Tylko że to jest dalej bardziej w kategorii dalej z sali gimnastycznej, przedszkolnej, a nie takiej widowiskowej, bo żeby tam można było normalne jakieś rozgrywki robić w takiej dużej sali, musi być wysokość sufitu na poziomie 9 metrów nad parkietem. Minimum 9 metrów. To raz. No i dwa, jak mamy przy rozpiętości pod 33 metrów w jednym wymiarze, czy ten najmniejszym wymiarze i zrobienie dwuspadowego dachu, czy tam półokrągłego, to ta sala by wyszła nam tam pod 20 metrów wysokości. I to projekt by już nie kosztował na przykład 12-14 milionów, tylko 25 milionów. Dlatego tutaj, bo my w Kotoszynie widzieliśmy tę salę też z płaskim dachem, bo to jest jakby tańsze w wykonaniu. Oczywiście możemy mieć, tylko że nam ten kąt, czy ten półokrągły dach, czy ten kąt ostry, no to będzie pusty, bo co my w nim zrobimy w tych 10 metrach? No tak, ale mamy wiecznie problem tu w Świeradowie z dachami, które są za słaby kąt nachylenia, później ta woda spływa nie na zewnątrz, tylko do środka. Biblioteka nowa, teraz sale lekcyjne, też jest jakiś problem z wodą? No jest problem wykonawczy oczywiście, zawsze jest problem wykonawczy. No, nie wymyśliliśmy płaskich dachów my, one są realizowane w Polsce i też... No oczywiście, możemy realizować płaskie dachy, tylko dlaczego wszystkie inne budynki są realizowane z dachem nachyleniu 45 czy tam iluś procent? No bo nie mają takiej potężnej powierzchni, bo to jest naprawdę, rozpiętość jest bardzo duża i robić mówię, powierzchnię taką dachową w wysokości 10 metrów, to jest naprawdę no, marnowanie tej powierzchni to raz, a projekt dwukrotnie będzie, może nie dwukrotnie, ale będzie o ładnych kilka milionów droższy. To tylko ten powód. No i oczywiście w Świeradowie ta hala, która będzie w Świeradowie, będzie mniejsza, ale o podobnym jakby wyglądzie, bo też mamy tutaj w planie wysokość zaplanowaną na 12 metrów przy Świeradowie, jeżeli chodzi o wysokość budynków. Na przykład przedszkola tego nowego, które ma 12 metrów i ta hala też będzie mogła mieć 12 metrów. Tam mamy większy problem, na przykład to się do przedszkolu udało przy płaskim dachu z bilansem powierzchni zielonej. I na przykład uważam, że jeżeli powstanie w Świeradowie nowa hala, to powinna być zielonym dachem, czyli po to, żeby ten dach wchodził w bilans powierzchni biologicznie czynnej. Tak jest na przedszkolu. Część 1/4 dachu przedszkola jest wykonana jako ogród zielony po to, żeby poprawić ten bilans zieleni. Czyli no i ten dach jest tak zrobiony, on na przykład nie cieknie. Oczywiście to jest kwestia technologii wykonania. No my też tutaj bazujemy na projektantach, którzy nam proponują taką, a nie inną technologię. No, no też się uczymy na pewnych błędach, które były popełniane. No ale w Polsce się robi dużo takich dachów, szczególnie na takich obiektach. I no, to działa. No, kwestia wykonania i to, co pani mówi, że teraz w Świeradowie przeciekał dach na tej nowej
rozbudowanej części szkoły. To jest ewidentnie błąd wykonawcy i tutaj będzie poprawiał to wszystko, naprawiał. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan radny Mikołajczak. Dziękuję. Ja mam takie pytanie odnośnie śmieci, bo wiem, że to jest dosyć trudny temat, ale czy już w tej nowej umowie, która będzie podpisana po kolejnym przetargu, pewnie ten będzie unieważniony, czy będzie zwiększenie częstotliwości wywożenia śmieci w weekendy, bo już mamy teraz ten problem, ruch się zwiększa z miesiąca na miesiąc coraz większy. Czy w okresie letnim chociaż, czy zimowym te kubełki będą częściej wywożone, żeby to już w tej umowie żeby było zapisane, ponieważ tak jak dostałem informację na temat wywożenia śmieci na interpelację, to już trzeba o tym pomyśleć. No składał pan wcześniej interpelację. Tak. Także spróbujemy w tej umowie to zawrzeć, żeby szczególnie sobota, niedziela, no, rano, po każdym takim wolnym dniu, następnego dnia z rana, żeby te śmieci były wywożone, a nie czekały do następnego dnia, kiedy jest już ten dzień roboczy. To znaczy tak, żeby chociaż koło 12 ktoś przeszedł tą zdrojową i te kubełki opróżnił, no bo to mówię, godzina i one są pełne, wysypują się i te śmieci się walają po całym mieście, no słabo to wygląda. Przy takiej dużej ilości ludzi, no na weekendy, gdzie ludzie przyjeżdżają. No to jest problem każdej takiej miejscowości, trudno przewidzieć ilość tych śmieci. No, no i okres zimowy, aby znowu miasto nie zostało bez firmy, która po prostu sprząta. Bo ale co sprząta w zimę? Sprzątać, czyli po 15 aha, listopada, żeby to było rozumiem. Zawarte w umowie, żeby to miasto jednak było sprzątane. Bo to jest no spróbujemy to... Jesteśmy uzdrowiskiem i musimy o to dbać. Spróbujemy to zabezpieczyć. Okay, dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna Kasprzak. Panie burmistrzu, ja w sprawie tego starego przedszkola, a konkretnie tych pomieszczeń dla dzieci autystycznych. Rozumiem, że mamy taką ilość tych dzieci, że trzeba im stworzyć takie pomieszczenia. I mam pytanie, czy mam nadzieję, że będą te pomieszczenia wyremontowane, zrobione tak, żeby te dzieci odpowiednio były, że tak powiem, wychowywane w tym przedszkolu, żeby nie było później jakichś pretensji, że jest nowe przedszkole, a dzieci autystyczne są starym. Jakie są zamierzenia w... Znaczy to jest w ogóle błędne jakby no, porównywanie, bo mamy w Starym Urzędzie pracownię, taką można powiedzieć behawioralną, która dostała dofinansowanie, to prowadzi pani Surmacz. Którą, czyli to będzie na tej zasadzie, jak jest ale nie, to skończy. Tak? Ta pracownia działa, tak można powiedzieć, trochę no, wolontariacko, czyli bo to nie chodzi tylko o dzieci autystyczne, które mieszkają na terenie Świeradowa, tylko bardziej tutaj gdzieś w okręgu. Te przedszkola są bardzo rzadkie i ta pracownia działa tak w taki sposób, że rodzic tam powiedzmy przychodzi na zajęcia z dzieckiem, płaci za godzinę tych zajęć. No i ta pracownia ma problemy wtedy, kiedy na przykład dzieciaczki chorują, bo tak się zdarza, że jest taka absencja chorobowa, że jakaś grypa albo coś i ta pracownia no, ma koszty, bo tam maksymalnie jedna pani na dwoje czy troje dzieci, bo więcej się nie da. No i później jak są wakacje, ta pracownia też stoi. I tutaj rodzice też, to wyszedł taki też pomysł od właściciela tej pracowni i od rodziców, którzy by chętnie widzieli no, takie zawodowe przedszkole. A zawodowe przedszkole się tym różni od takiej pracowni, że na każde dziecko, wtedy takie już przedszkole oficjalne dla dzieci autystycznych, na każde dziecko jest subwencja miesięczna około 5000 zł. I wtedy to przedszkole nie dotyczyłoby tylko dzieci ze terenu Świeradowa, tylko dzieci, no nie wiem, z Gryfowa, Lwówka, to komu będzie po drodze tutaj oczywiście dowozić. Dla nas to jest, mi się wydaje, dla naszych dzieciaczków, bo tam też takich mamy kilka, no, ale mamy takie dzieciaczki, że będą miały tą usługę na miejscu, zawodową, bo tam mówię, na jedno dziecko, na dwoje dzieci jest jedna osoba, jeden pedagog, a dwa, że ta subwencja oświatowa będzie regularna, co miesiąc na każde dziecko i wtedy no, ten biznes i ta oferta ma szansę przetrwać na naszym rynku. A takie przedszkola najbliższe to jest chyba, już dobrze kojarzę, na pewno jest we Wrocławiu, nie wiem, czy w Bolesławcu jest, czy w Zgorzelcu jest, bo tutaj w okolicy, no wywozimy nasze dzieci do szkoły też specjalnej w Lubaniu, ale to jest jakby inna forma. Tutaj, jeżeli to przedszkole dla tych dzieci autystycznych by się udało i rzeczywiście to w okolicy udałoby się zorganizować tych rodziców i te dzieci w ramach tego przedszkola,
to mogłaby nawet powstać szkoła. To jest oczywiście, się dużo mówi szkoła, to nie taka szkoła, jak my tu mamy, tylko szkoła również dla tych dzieci z odpowiednim tam orzeczeniem lekarskim. Mamy całą bazę do tego. Mamy w przedszkolu też dużo takich sal, czy gimnastycznych, czy korekcyjnych, czy takich do różnych takich prac, czy zabaw, które, z których mogłyby skorzystać do przedszkola. A tu chodzi o pomieszczenia i w tym starym przedszkolu to jest o tyle prostsze, że na przykład te sale już na tym jednym piętrze są gotowe i łazienki na przykład są gotowe. Oczywiście, jeżeli nie wyjdzie nam z tym przedszkolem, no to na siłę nie będziemy się opierać, ale jest przedsiębiorca, który chce to zrobić. To nie jest tak, że to wszyscy chcą, to jest bardzo rzadka działalność i dosyć wymagająca, a myślę, że warto u nas taką nietypową i dosyć wyjątkową nawet w skali województwa taką usługę mieć. Tym bardziej, że rodzice, którzy mają takie dzieci, no borykają się z ogromnym problemem dostępu, szczególnie do edukacji, a przedszkole no też jest tą wczesną edukacją. Także dla nas to jest raz, że będzie płacić dzierżawę ten przedsiębiorca za wynajem takiej powierzchni, a dwa, że kto ma taką potrzebę, to skorzysta nawet nie tylko z terenu Świerdowa, ale skorzysta z takiej oferty. Ja rozumiem, tu chodzi, mi nie chodziło o biznes i subwencje, bo ja rozumiem, tylko chodziło mi o stworzenie im odpowiednich warunków wychowawczych w tym pomieszczeniach, bo z tego co wiem, to w dawnych czasach, nawet teraz nie, niedawnych, dopóki dzieci tam się tam przebywały, to było bardzo często przez sanepid kwestionowane jakieś różne warunki pod względem noszenia posiłków po schodach i tak dalej. I chodzi mi o to, czy w tym momencie te dzieci będą miały odpowiednie warunki stworzone do tego. No ale to proszę konkretnie mówić, że chodzi o ożywienie, tam nie będzie kuchni. Ta kuchnia, która będzie, nie będzie żywiła dzieci w przedszkolu, bo to się w żadnym sensie nie opłaca. Czyli nie będzie to takie typowe przedszkole dla tych dzieci, tak jak jest... Typowe, jak każde inne przedszkole dla dzieci. No jeżeli nie będzie posiłków? Będą posiłki. To nie rozumiem. Mogą być dowożone. A jak działa przedszkole w Czerniawie? No. Prywatne przedszkole Słoneczko bodajże się nazywa. Działa tak, że przedsiębiorca dowozi do tego przedszkola tam codziennie chyba 32 posiłki i to są takie te drugie śniadania, deserki i tak dalej. Także to działa. Także no dobrze, zobaczymy. Tutaj tak samo będzie działało, także tutaj ja sobie też nie wyobrażam, żeby tam kuchnia pracowała, tylko dlatego, że tam jest przedszkole dla kilkoro dzieciaczków. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, już nikt mi się tutaj nie wyświetla. Dziękuję za dyskusję nad tym tematem. Wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do następnego punktu naszej sesji, a następnym punktem jest przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za poprzedni rok, czyli za rok 2018. Bardzo proszę pana burmistrza. Z raportem wszyscy się zapoznaliśmy, bo otrzymaliśmy. Pan burmistrz tutaj nam pewne sprawy wyjaśni, a jeżeli będą jakieś prawdę pytania, no to wtedy będziemy debatować. Bardzo proszę. Szanowni państwo, to ten raport oczywiście jest rozwinięciem podstawowego dokumentu, na którym pracujemy jako samorząd, to jest budżet gminy i wszystkie tam opisane wydatki czy zadania, przedsięwzięcia są ujęte zawsze w budżecie czy wieloletniej prognozie finansowej naszej gminy. Także jeżeli są jakieś pytania czy do konkretnego punktu, to bardzo proszę. Tu też udzieli wsparcia w odpowiedzi pan sekretarz Eugeniusz Grabas. To proszę bardzo. Jeżeli nie, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj wyjaśnień na pewno udzieli nam tutaj pani skarbnik. Tak? Nie ma. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, zaraz przeczytam, w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój. Zarządzam głosowanie nad sprawą udzielenia wotum. Głosujemy ręką, podnosząc rękę i na tabletach. Kto jest za przyjęciem wotum zaufania, za udzieleniem wotum zaufania panu burmistrzowi? Proszę, głosujemy ręką i na tablecie. Kto jest przeciw? O, jeszcze Ania. Jedna wyszła. Kto się wstrzymał?
proszę Państwa, ponieważ to jest dosyć ważne głosowanie, udzielenie wotum panu burmistrzowi, a jedna radna musiała chwilowo wyjść, jeszcze raz zarządzam to głosowanie. Kto jest za, podnosimy rękę i na tablecie. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Proszę pani radna Tkaczyk, była nieobecna, teraz jakby padło głosowanie. 14 osób jest za przyjęciem wotum zaufania, za udzieleniem wotum zaufania, 0 osób wstrzymujących i 0 osób przeciwnych. Czyli wotum zaufania udzieliliśmy panu burmistrzowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję za udzielone zaufanie. Też oczywiście nie reprezentuję tej treści, którą jest w tym raporcie jednoosobowo, tylko jako cały nasz samorząd, czyli za mną są pracownicy Urzędu Miasta, wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, bo to, co się dzieje w gminie, robimy wszyscy jako pracownicy, oczywiście realizujemy i dziękuję, że Państwo uznaliście, że staramy się, żeby było lepiej. Nie zawsze wszystko jest dobrze, ale staramy się, żeby było jak najlepiej i też pracownicy naszej całej gminy starają się, żeby ta gmina lepiej funkcjonowała, żeby mieszkańcom się żyło lepiej. Także za błędy przepraszam, które popełniamy i postaramy się je naprawiać jak najszybciej i przy jak najmniejszych stratach, a te sukcesy są nasze wspólne, też również Rady Miasta, bo to Państwo dajecie zgodę albo nie na różne przedsięwzięcia, w które wchodzimy. I myślę, że ten wynik nasz wspólny jest dobry. Oczywiście ja odpowiadam za tą część realizacji tych wszystkich zamierzeń. Szczególnie dziękuję pani skarbnik, naszej pani minister finansów, która, choć tego mieszkańcy to oceniają w ten sposób, że coś się dzieje, jak koparka wjedzie na budowę, ale dużo trudniejszym jest zmontowanie to finansowo, poukładanie to w perspektywie. Jak Państwo widzicie, WPF mamy na kilkanaście lat do przodu i to naprawdę nie są jakieś fantazje, to są konkretne kwoty, które z czasem się realizują i do nich dochodzimy i udaje nam się to dobrze przewidzieć, wysymulować i to jest rola pani skarbnik, żeby te finanse grały. Również dziękuję sekretarzowi gminy od niedawna, panu Eugeniuszowi, ale wcześniej kierownikowi referatu gospodarki miejskiej, ten, który też całą tą część inwestycyjną miał pod sobą. No dzisiaj bardziej administracyjnie i ma swoje, można powiedzieć, też 5 groszy w tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie wypada mi się oczywiście chwalić, ale naprawdę no, najlepszą taką miarą naszego działania jest ocena naszego budżetu, czy naszych skali inwestycji robiona przez na przykład niezależne różne instytucje, czy jakieś jednostki, czy Ministerstwo Finansów. No i tam dosyć dobrze wypadamy, także myślę, że nie jest źle, aczkolwiek zawsze może być lepiej. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy równie ambitnie działać i nie zawiedziemy zaufania Rady Miasta. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przystępujemy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok. Czy są tutaj jakieś pytania, uwagi odnośnie tej uchwały? Wobec tego głosujemy nad przyjęciem tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Głosujemy podnosząc rękę i na tabletach. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały. Nie ma osób wstrzymujących i nie ma przeciwnych. Wobec tego uchwała została przyjęta. A teraz poproszę o przedstawienie Radzie Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. I bardzo proszę panią skarbnik. Przeczytam Państwu uchwałę numer 6 przez 29 przez 2019.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Świradów-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świradów-Zdrój za 2018 rok. Na podstawie artykułu 13 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz zarządzenia nr 4/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Arkadiusz Babczuk, przewodniczący, Joanna Stylska, członek, Danuta Pietrzykowska, członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez burmistrza miasta Świradów-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świradów-Zdrój za 2018 rok. Uzasadnienie. Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych, burmistrz w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejsze niż w uchwale budżetowej. Skład orzekający wydał niniejszą opinię w wyniku analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku oraz w przedłożonym 29 marca przez burmistrza miasta Świradów-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świradów-Zdrój za 2018 rok. Dokonując pod względem merytorycznym badania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, skład orzekający stwierdza, że plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez ministra finansów. Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 66 420 294 zł 13 groszy, co w stosunku do planowanych wielkości wynosi 88,93%. W tym dochody bieżące wykonano w kwocie 29 604 350 zł 46 groszy, co stanowi 102,77%. Dochody majątkowe w kwocie 36 815 943 zł, co stanowi 80,24% wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży majątku 19 274 153 zł, to jest 121,99% kwoty planowanej. Wykonanie wpływów z poszczególnych źródeł zostało w sprawozdaniu omówione. Wydatki zrealizowano w wysokości 71 379 943 zł, co w stosunku do planu stanowi 83,51%. W tym wydatki bieżące w kwocie 27 317 845 zł, co stanowi 93,73%. Wydatki majątkowe w kwocie 44 062 098 zł, to jest 78,23% wielkości planowanej. W sprawozdaniu omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań. W wyniku analizy sprawozdań RB27S o dochodach budżetowych oraz RB27S o wydatkach budżetowych stwierdzono, że opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 310 tysięcy zrealizowano w wysokości 326 276 zł, co stanowi 105,25% planu. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 218 803 zł, to jest 88,26% planu. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 53 217 zł, co stanowi 86,82% planu. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 15 780 zł, którą przeznaczono na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 029 334 zł, co stanowi 102,93% kwoty planowanej.
Wydatki związane z gospodarką odpadami stanowiły kwotę 1 038 120 zł. W sprawozdaniu przedstawiono dochody rachunków, dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, a także wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 rok powstał deficyt w kwocie 4 959 649 zł przy planowanym wysokości 10 785 011 zł. Gmina w 2018 roku wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 8 250 000 zł oraz zaciągnęła zobowiązanie długoterminowe wobec uzdrowiska Świeradów Czerniawa z tytułu zakupu nieruchomości w kwocie 1 210 907 zł. Spłata rat kredytów i wykup obligacji stanowiły kwotę 1 613 000. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 26 430 000. Kwotę 1 690 000 stanowiły zobowiązania z tytułu umów zakupu nieruchomości gruntowych oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów podlegają do zaliczeniu do kategorii pożyczek i kredytów. Ponadto gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie 86 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań warunkowych. Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 2 286 505,17 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami artykułu 242, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem wyniosła 32,46% i jest wyższa od relacji planowanej, która wynosiła 20,7%. Oznacza to, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych ulegnie podwyższeniu. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, skład orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowania środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego dr Arkadiusz Babczuk. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik za obszerne tutaj wyjaśnienie. Przystępujemy do następnego punktu. To bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie Radzie Miasta opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świeradów-Zdrój po przeanalizowaniu sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2018 rok. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o powyższym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego. Przedstawia następujące stanowisko w sprawie wykonania budżetu w 2018 roku. W dniu 14 maja 2019 roku Komisja Rewizyjna w pełnym składzie analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Rozpatrzono realizację dochodów wydatkowych, realizację dochodów wydatków budżetowych i stwierdzono. Dochody budżetowe wyniosły 66 420 294 zł i 13 groszy przy planowanych 74 689 tysięcy 11 zł i 7 groszy, co stanowiło 88,3% wykonania. Wydatki budżetowe wyniosły 71 379 943 zł i 74 grosze przy planowanych 85 474 022 zł i 7 groszy, co stanowiło 83,51% wykonania.
Tym samym deficyt budżetowy wyniósł 4 959 649 zł i 61 groszy przy planowanych 10 785 011 zł i 0 groszy. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 2 286 505 zł i 17 groszy, co oznacza, że został zachowany wymóg określony przepisami artykułu 242 ustępu 2. Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych gminy na koniec 2018 roku wynosiło 26 430 000. Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 1 690 000 zł, płatne w ratach rocznych do 2023 roku. Z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 19 274 153 zł 45 groszy, co stanowiło 121,99% planowanej wielkości. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów wyniosły 615 153 zł 52 grosze i stanowiły 99,2% planowanej wielkości. Natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 787 286 zł 66 groszy. Znaczącą pozycją w dochodach gminy są wpływy z podatków, które w 2018 roku wyniosły łącznie 4 977 008 zł i 30 groszy, co stanowiło 89,64% planowanej wielkości. Uwagę zwracają zaległości z tego tytułu, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 866 831 zł i 7 groszy. Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu, komisja stwierdza, że wszystkie zmiany w budżecie wynikały z uchwał i zarządzeń organów gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, komisja rewizyjna wydatkowanie środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności ocenia pozytywnie. Komisja zapoznała się z uchwałą nr 6/29/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 roku. Powyższą uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez burmistrza miasta Świeradów-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok z wykonania budżetu gminy miejskiej Świeradów-Zdrój wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 7 874 273 zł i 85 groszy. Bilansu łącznego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 193 097 145 zł i 31 groszy. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych wykazujący łączne przychody 62 miliony. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szczepan Wojs. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządził głosowanie w wniosku o udzielenie absolutorium. Wniosek o udzielenie absolutorium został podjęty stosunkiem głosów 5 za przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Na tym protokół zakończono. Podpisany Szczepan Wojs. I jeszcze tutaj mam uchwałę numer 6/50/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świeradów-Zdrój w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój za 2018 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych
Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 561 i z 2018 roku, pozycja 2500 i artykuł 18a ustępu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 oraz zarządzenia nr 4/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Arkadiusz Babczuk, przewodniczący, Elżbieta Piekarska, członek, Joanna Stylska, członek, wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świeradów-Zdrój w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój za 2018 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z przekazanym 14 maja 2019 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świeradów-Zdrój w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój za 2018 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia. Punkt pierwszy. Sprawozdania finansowego za 2018 rok. Punkt drugi. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Punkt trzeci. Informacji o stanie mienia komunalnego miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świeradów-Zdrój po dokonaniu analizy powyższych dokumentów sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój absolutorium za 2018 rok. Jak wynika z opinii dołączonej do wniosku, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w badanym zakresie nieprawidłowości. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. I to by było. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze tutaj takie pytania. Czy są jakieś pytania do tematu przedstawionego przez pana przewodniczącego, do tych informacji? Nie ma, nie widzę. Wobec tego przystępujemy do następnego punktu. To jest uchwała, podjęcie uchwały, już czytam, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój. Proszę bardzo, musimy to przegłosować. Głosujemy przez podniesienie ręki i na tabletach. Kto jest za przyjęciem, za udzieleniem absolutorium panu burmistrzowi za 2018 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czternaście osób jest za przyjęciem absolutorium, za udzieleniem absolutorium. Bardzo dziękuję. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Czyli absolutorium panu burmistrzowi udzieliliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę. Te brawa to chyba na zaś, tak? No. Ja jeszcze oczywiście do tamtych słów, które wcześniej powiedziałem o wotum, przy wotum zaufania jeszcze raz dziękuję, że państwo doceniacie tą pracę i starania nasze wspólne. Myślę, że wspólnie też ten 19 rok zakończymy bardzo dobrze jako samorząd i w imieniu wszystkich naszych pracowników gminy dziękuję za uznanie. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do punktu następnego. To jest informacja na temat stanu i perspektywy poprawy gminnego zasobu mieszkaniowego. Aktualny stan mienia, planowane działania remontowe, zamierzenia inwestycyjne zmierzające do poprawy zasobu mieszkaniowego gminy. Wszyscy otrzymaliśmy bardzo obszernie opisane te materiały. Czy tutaj będziemy dyskutować na ten temat? Czy państwo mają coś do powiedzenia, do dodania? Bo bardzo obszerny materiał otrzymaliśmy. Proszę bardzo. Kto? Nie widzę żadnych pytań.
Tak? Ktoś ma pytanie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie burmistrzu, jakie są, powiedzmy, najbliższe plany na tutaj na budowę naszych tutaj tych obiektów w Czerniawie, które są planowane? To no, trochę trwa już. W poprzedniej kadencji chyba zaczęliśmy i no, jeszcze nie ruszyliśmy. Tak, no, według tego, dokonując analizy tego przedsięwzięcia, tego naszego programu mieszkaniowego, to mi się wydaje, że już na 99% można powiedzieć, że w przyszłym roku go rozpoczniemy. Z jakich powodów, dlaczego jestem tak pewny? Dlatego, że no, kończymy już nawet te fundusze unijne, ten program unijny, który teraz się, można powiedzieć, już kończy. Tam zostały takie już no, pieniądze wybiórczo gdzieś przeznaczone głównie na kanalizowanie, wodociągowanie. Już się kończą te pieniądze. My w tym roku oddajemy dużo obiektów, które finansowaliśmy, budowy z funduszy unijnych, dworzec, szkoły, przedszkole, oczyszczalnia ścieków, kanalizowanie. Została nam tam jeszcze Czerniawa i Przedmieście i myślę, że to uda nam się zrobić. I no, już nie będzie takich dużych wyzwań finansowych, jeżeli chodzi o te dofinansowania unijne. Kolejny program unijny rozpocznie się prawdopodobnie w 2023 albo nawet w 2024 roku, bo jak się uda go dobrze zorganizować, jeżeli chodzi o... Zawsze te programy się opóźniają o 2 lata. I dlatego uważam, że będzie czas i pieniądze będą, żeby przede wszystkim pieniądze, żeby ruszyć z tym programem po prostu w przyszłym roku. No i co roku go rozwijać i powtarzać ten program, taki można powiedzieć nasz wyjątkowy, ale no, z oparciu o budżet miasta. A tu cały czas mówimy o tych mieszkaniach takich na sprzedaż, tak? Nie komunalnych, tylko takich na sprzedaż, tak, znaczy, preferencyjnych, tak? No, komunalne, ta... no, komunalne no. Widzicie Państwo, macie w tam zestawieniach, jakie jest zadłużenie i ono rośnie, bo no, moje osobiste zdanie jest takie, że dzisiaj łatwiej jest wyeksmitować właściciela jak lokatora. I to jest podstawowy problem w funkcjonowaniu tych wszystkich mieszkań komunalnych czy socjalnych, ale skupmy się na komunalnych. Bo sądy oczywiście no, pozwalają na eksmisję, ale trzeba zabezpieczyć drugi lokal o takim samym standardzie. No to która gmina w Polsce ma zdublowane mieszkania, jak wszędzie jest deficyt mieszkań. No i te zadłużenie rośnie, dlatego uważam, że program komunalny, no trzeba być świadomym, że 35% lokatorów nie płaci. I to jest w skali, można powiedzieć, całego kraju i nie będzie płacić. Jeżeli teraz dzisiaj koszt budowy metra kwadratowego takiego lokalu to jest około 4000 zł, powiedzmy mieszkanie 50-metrowe to jest 200 tysięcy złotych, jedno mieszkanie 200 tysięcy złotych, czynsz ile możemy wziąć? Do 1000 złotych, bo powyżej to już można powiedzieć na rynku komercyjnym są już czynsze powyżej 1000 złotych. My będziemy atrakcyjni do 1000 złotych. No i z tych pieniędzy 30% nam się nie uda na pewno odzyskać. No i dlatego uważam, że no zresztą to jest też przykład w Polsce, że te gminy, które startowały z programami, z budowami mieszkań komunalnych, no niestety no, nie udawało to się nigdy zbilansować. Chyba że podejdziemy w ten sposób, że budujemy czy kupujemy mieszkania, wiedząc o tym, że to jest zawsze deficytowe i nigdy to się nam nie zbilansuje. A program na sprzedaż jest o tyle dobry, że oczywiście my musimy mieć pakiet mieszkań socjalnych i to jest obowiązek gminy, a mieszkania komunalne nie są obowiązkiem gminy, a jak będziemy dawać takie mieszkania, na dzisiaj jest to kwota 800 zł, zależy od wielkości mieszkania, miesięcznie na własność, to są normalne pieniądze, a staje się ten lokator właścicielem, tak jak to robią banki, staje się właścicielem i wtedy możemy prowadzić w przypadku złych relacji, czyli jakby nie będzie płacił tych rat, możemy go zwindykować, sprzedać lokal, pieniądze wracają do systemu, no a my i tak musimy mu zabezpieczyć lokal socjalny. Bo najczęściej ci, którzy nie płacą, dostają bardzo często lokale z sądu przy dział lokalów socjalnych. Czy to mamy już pozwolenia budowlane na te budynki? Na te dwa mamy, tak, na te dwa mamy. Mamy tam 2 razy po 15 mieszkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania?
Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu następnego. A następnym punktem naszego programu jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę, głosujemy na tabletach i za podniesieniem ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały, czyli uchwała przeszła 14 głosami. Przystępujemy do punktu następnego, to jest znowu podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę numer 12/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Za podniesieniem ręki i na tabletach. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czternastoma głosami uchwała została przyjęta. Wszystkie osoby są za. Przystępujemy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu państwa Z. Państwo to wszystko otrzymaliście, więc wiecie, o kogo chodzi. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Tak samo, podniesienie ręki i tablet. O Jezu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały, czyli uchwała została podjęta 14 głosami. Następna uchwała to również jest podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu państwa W. Kto jest za przyjęciem uchwały, podniesienie ręki i tablet? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób. Jeszcze ktoś nie oddał głosu? Tak? Oj, tutaj nie wyświetliło się. Pojechałam za szybko. Czternaście osób jest za przyjęciem uchwały, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. Przystępujemy do następnego punktu, również podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Przez podniesienie ręki i na tabletach. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Następna uchwała. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Tak samo podniesienie ręki i tablety. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały. 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. Następna uchwała to jest podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA. Kto jest za...
Aha. Aha, jeszcze zanim. Czy są jakieś pytania odnośnie tego? Bardzo proszę. Bardzo bym prosiła pani radna Romanowicz, pana prezesa Tadeusza Baga o wyjaśnienie nam, bo tutaj jest dofinansowanie dosyć dużej sumy, 25 tysięcy, rozumiem, od każdej z gmin, które tu znajdują się w powiecie lubańskim. I na czym by te działania miały, ten system miał na czym polegać? Czy to są jakieś zabezpieczenia na rzece, kwisie, czy po prostu jakieś systemy takie informatyczne? Teraz działa. Już wyjaśniam, szanowni państwo, pani przewodnicząca, wysoka rada, panie burmistrzu. Tak się składa, że na konwencie burmistrzów, na którym była omawiana ta budowa tego systemu, byłem ja w zastępstwie pana burmistrza. Koszt budowy systemu będzie to 475 tysięcy złotych, z czego 275 tysięcy jest dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 50 to są koszta starosty i wkład gminy po 25 tysięcy z każdej gminy. U nas takich systemów ma być zamontowane na rzece Kiwisa 2. Jeden przy ulicy Mokrej, a drugi przy ulicy Dolnej. Na pewno koszt montowania tego systemu w porównaniu do gminy Siekierczyn w Świeradowie będzie o wiele wyższy, dlatego że w dnie rzeki będą montowane czujniki i kamery, natomiast tańszy będzie, jeżeli chodzi o łaty pomiarowe. Tak ustalili burmistrzowie i wójtowie na konwencie wspólnie ze starostą, że to dofinansowanie nie będzie zróżnicowane, czyli gmina Siekierczyn zapłaci w tym momencie 18, a Świeradów 29, tylko podzielili równo po 25 tysięcy dla każdej gminy. Będzie to monitoring stanu wód na rzece Kwisa, gdzie wgląd będzie na stanowisku zarządzania kryzysowego każdej gminy, starostwa powiatowego i każdy mieszkaniec gminy będzie mógł wejść i obejrzeć, jaki jest stan rzeki. Jak każdy mieszkaniec będzie mógł tam wejść, to będzie jakoś zabezpieczone? A to jest informacyjnie, bo to chodzi o to, żeby rozumiem. Wiedzieć, ile u nas wody przybyło rozumiem. W rzece, czyli żeby zadziałać prewencyjnie niżej w biegu rzeki. Czyli to są po prostu urządzenia na rzece? Tak, tak. Znaczy nie tylko, to jest całe oprogramowanie, cały system, tak, a mieszkańcy będą mieć do tego wgląd, żeby widzieć, no, jak przebiega akcja kryzysowa, albo na przykład ostatnio mieliśmy takie duże opady, no Kwisa prawie 80 centymetrów przybrała, no i my tak to wszystko widzimy na oko, a system od razu będzie wykryje, system. Przekaże do centrum w powiecie, czy nawet do województwa będzie można to przekazać i wtedy będą podejmowane odpowiednie działania, a szczególnie chodzi o zarządzanie dwoma zbiornikami na Kwisie, to jest Złotniki i na Czosze, żeby odpowiednią ilość wody spuścić wcześniej, żeby mogła przyjąć, żeby mogły te zbiorniki przyjąć kolejną wodę, która na najwięcej od nas tutaj i z terenu Mirska spływa do tej zlewni Kwisy. Myślę, że w takie rzeczy. No właśnie. Proszę. Projekt tej inwestycji został wykonany z Funduszu Starostwa Powiatowego w 2017 roku. Teraz tylko jest kwestia wyłonienia wykonawcy i wykonania tego zadania. Ja tylko jeszcze dodam, że no, te systemy warto rozwijać. Jeszcze namawiam też naszych samorządowców właśnie z powiatu lubańskiego, żeby zainwestować w taki radar pogodowy, który kosztuje około 1,5 miliona złotych, który powinien być zamontowany na przykład na górnej stacji kolei gondolowej. Bo my dzisiaj, no, też państwo, kto się interesuje pogodą, oglądamy jakieś norweskie, czeskie radary i tak dalej. Mając no, u nas przykład Olszyny czy Leśnej. W Świeradowie te ostatnie oberwanie na przykład w Leśnej czy w Olszynie, tam spadło chyba 120, tak? 120 litrów na metr kwadratowy, a u nas spadło tylko 60. A odległość w linii prostej to jest dosłownie kilkanaście kilometrów. I taki radar by to wykrył dokładnie, bo pokazałby, ile w danej chmurze jest wody i w jakim ona się kierunku przemieszcza. No, na norweski radar no, już ma dużo mniejszą dokładność, dlatego uważam, że no nie tylko my, bo jak gdyby taki radar został zamontowany na górnej stacji gondoli, to obsłużyłby 6 powiatów, bo to Bolesławiec, Zgorzelec, nawet w tamtą Jelenia Góra, Lwówek, nawet Złotoryja by udało się, bo tam no, najwyższa góra tutaj w okolicy, no, z autostrady widać Stuk Izerski. Także no, to jest do 40 kilometrów, naprawdę się mieli precyzyjne, dokładnie dane,
ile z danej chmury, albo co w naszym kierunku zmierza. A u nas no, ten region tutaj jest bardzo mocno narażony na te różne pogodowe anomalia. Także te łaty są kolejnym jakimś takim dobrym punktem, ale warto pójść też dalej. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana prezesa Baki? Zarządzam głosowanie nad przyjęciem tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Podnosimy rękę i na tabletach. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały. Nie ma osób przeciwnych, nie ma osób wstrzymujących się. Przystępujemy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 132/2016 roku Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla Jednostki Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla Jednostki Organizacyjnej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Głosujemy na tabletach i za podniesieniem ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób jest za przyjęciem tej uchwały, czyli uchwała przeszła 14 głosami, 0 osób przeciwnych, 0 osób wstrzymujących. Następnym punktem naszej sesji jest przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta, ulica 11 listopada 35 w Świeradowie-Zdroju, którego burmistrzem jest pan Roland Marciniak, w dniu 23 kwietnia 2019 roku przez Szczepana Wojcę, Pawła Mikołajczaka, Mateusza Szumlasa, Urszulę Wyszomirską na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku do przeprowadzania kontroli umów, przetargów oraz realizacji zadań i ich zakresu związanych z zimowym utrzymaniem miasta. Urząd Miasta reprezentował kierownik referatu organizacyjnego gospodarki miejskiej inwestycji Wojciech Cielecki. Kontrola została przeprowadzona według zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną określonych w uchwale nr 2/11/2018 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 29 listopada 2018 roku Rady Miasta w sprawie uchwalenia statutu gminy Świeradów-Zdrój, paragraf 70. W sezonie zimowym 2018-2019 umowy zostały zawarte na okres od 15 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie gminy podzielono na 7 zadań. Zadanie nr 1 – centrum miasta, zadanie nr 2 – rejon gondoli, zadanie nr 3 – rejon nadbrzeżnej, zadanie nr 4 – osiedle Czerniawa, zadanie nr 5 – chodniki gminne, i zadanie nr 6, droga wojewódzka nr 358 wraz z chodnikami oraz zadanie nr 7, droga wojewódzka nr 361 wraz z chodnikami. Podstawę wynagrodzenia wykonawców stanowi wydruk z urządzenia monitorującego GPS i ilości przepracowanych roboczo godzin według stawki za godzinę. Ponadto zamawiający wprowadził opłatę postojową, która obowiązuje w przypadku wystąpienia doby niejezdnej. Wykonawcy odpowiedzialni za poszczególne zadania. Zadanie nr 1 i 3, roboty ziemne, Paweł Pasiek. Zadanie 2 i 5, utrzymanie zieleni, zakład budowlany, Mariusz Stachurski. Zadanie 4, zakład usługowo-handlowy Leopold, Leopold Ochramowicz, spółka jawna. Zadanie 6 i 7, firma handlowo-usługowo-transportowa Paweł Pilawski. Łączny koszt na odśnieżanie miasta wynosi 621 956 zł, w tym na drogi wojewódzkie 249 071 zł. Załadunek materiałów do posypywania obsługuje firma SEBI, Sebastian Bokisz. Koszt prac załadunkowych to 45 747 zł.
Sól drogowa w ilości 1963 ton kosztowała gminę 531 426 zł, w tym na drogi wojewódzkie 265 713 zł i 21 groszy. Ogółem wydatki na sezon zimowy 2018-2019 wyniosły 1 199 130 zł i 9 groszy. W tym koszty odśnieżania i materiałów podlegające refundacji z województwa dolnośląskiego poniesione na utrzymanie dróg wojewódzkich nr 358 i 361 będących w zarządzie gminy wynoszą 514 748 zł oraz 52 groszy. Podczas omawiania jakości odśnieżania w sezonie 2018-2019 komisja zwróciła uwagę, że pomimo ogólnie wysokiej jakości odśnieżania na terenie gminy są rejony, w których występują zauważalne utrudnienia w poruszaniu się pojazdów w okresach zwiększonych opadów śniegu. Chodzi tu o ulicę Zakopiańską, Strażacką, Polną, Źródlaną, gdzie panuje duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych związane z dojazdem do wyciągu narciarskiego. Dodatkowo pojazdy wyjeżdżające i wjeżdżające z parkingów przy kolei gondolowej oraz narciarze przechodzące przez jezdnię mocno spowolniają ruch pojazdów, a co za tym idzie także pojazdów odśnieżających. Członkowie komisji wskazali również na konieczność poprawy jakości odśnieżania chodników. Brak możliwości poruszania się pieszych poza pasem jezdni w warunkach śliskiej nawierzchni stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Komisja rewizyjna wnioskuje o poprawę utrzymania stanu dróg na odcinkach najbardziej obciążonych ruchem pojazdów samochodowych przez wydzielenie ich jako oddzielnego zadania lub przez zapewnienie dodatkowej jednostki sprzętowej do obsługi newralgicznych odcinków jezdni. Jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników, to może zasadnym byłoby podzielenie ich utrzymania na dwa odrębne zadania. Umożliwiłoby to szybsze ich oczyszczenie i zapobiegałoby zamarzaniu zbrojonego śniegu na chodnikach odśnieżonych w dalszej kolejności, co z kolei w praktyce uniemożliwia ich właściwe przygotowanie do ruchu pieszego. W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył pan Wojciech Cielecki, kierownik referatu organizacyjnego gospodarki miejskiej i inwestycji. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Na tym protokół zakończono. Dziękuję. Protokołu. Słuchajcie, czy są jakieś pytania odnośnie tego protokołu? Nie widzę pytań odnośnie protokołu. A teraz mam jeszcze takie pytanie. Ponieważ zaproszony został na dzisiejszą sesję pan prezes Baka, a właściwie radny, który bardzo prosił, aby pan prezes Baka uczestniczył w dzisiejszej sesji i może miałby więcej pytań, jest dzisiaj nieobecny ze względu na chorobę. Tutaj udzielił pan Baka odpowiedzi pani radnej Romanowicz. Czy są jeszcze jakieś pytania konkretnie do pana Baki? Bardzo proszę, bo pan Baka był specjalnie zaproszony na dzisiejszą sesję. Bardzo proszę, radna Wyszomirska. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniawie. Wiem, że kilka sytuacji, które występowały w Czerniawie, Ochotnicza Straż Pożarna nie uczestniczyła. Czy są jakieś kłopoty? I jeszcze mam takie pytanie. System powiadamiania Straży Pożarnej w sytuacjach trudnych. No, na razie będę tyle. Szanowni Państwo, no niestety jesteśmy tylko ochotnikami. Mamy sytuację, jaką mamy. Każdy z nas pracuje. Występują trudności nie tylko w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie, ale praktycznie w każdej jednostce na terenie powiatu lubańskiego i nie tylko, zresztą na terenie całego kraju. Nieżyjący już generał Dera w 1995 roku utworzył Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Po co on został stworzony? Przewidział sytuację, która będzie występować w najbliższych latach i tak się stało. No niestety, po to są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby pomagały Komendzie Powiatowej i odwrotnie. I po to są jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, żeby działały na terenie nie tylko gminy, ale również sąsiednich gmin, powiatów. Problem generalnie występuje z kierowcami,
na chwilę obecną, chociaż mówię, wrócił tutaj Grzegorz akurat już do pracy i tu na terenie Świeradowa myślę, że ta sytuacja się poprawi. Jest jakaś cicha nadzieja, że wróci też naczelnik Mariusz i będzie pracował już za tydzień w Polsce. Mamy dwoje młodych ludzi po szkoleniu, które ukończyli w połowie maja, uzyskali kwalifikacje, mogą już wyjeżdżać do tych działań i myślę, że ta sytuacja w godzinach tych dopołudniowych, w godzinach pracy zdecydowanie już ulegnie zmianie. Natomiast no niestety, no mówię, pewnych spraw nie przeskoczymy. Ja mogę tylko Państwu podać, bo myślałem, że będzie rzutnik, to bym wyświetlił materiały, które przedstawiałem na podsumowaniu działań ratowniczo-gaśniczych z terenu powiatu lubańskiego, jeżeli chodzi o głównie o niewyjechane zdarzenia, znaczy niewyjezdy do działań. I tak jak przedstawiłem Państwu w sprawozdaniu, Świeradów w roku 2018 wyjeżdżał do działań 165 razy, 22 razy nie wyjechał. Pobiedna wyjeżdżała 77 razy, 21 nie wyjechała. Leśna wyjeżdżała 186, 14 nie wyjechała. Platerówka wyjeżdżała 44, 5 nie wyjeżdżała. Olszyna 67, 54 nie wyjechała. Pisarzowice 201, 49 razy nie wyjechali. Siekierczyn 93, 30 razy. Ja już mówię o tych jednostkach z krajowego systemu, tych spoza krajowego systemu nie będę mówił, bo wygląda to jeszcze gorzej. Także mówię, jeżeli chodzi o działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, tak jak już wspomniałem, problem generalnie występuje wszędzie. Ale w godzinach tylko i wyłącznie do południa. Po południu ta sytuacja wygląda lepiej. Ludzie wracają po godzinie 15-16 z pracy i zawsze znajdzie się tych kilka osób, że wyjechało. Ja tutaj cały czas przekazuję chłopakom swoim, że mają działać jako jedna jednostka. Jeżeli nie ma dwóch ludzi w Czerniawie jest, a w Świeradowie jest ich pięciu czy sześciu, to mają wyjechać na dwa zastępy i mają działać razem. Jeżeli tych ludzi jest więcej, no to dojeżdża, w zależności od rodzaju zdarzenia. Dlatego kierowcy już też mają klucze od remizy i jeżeli nie będzie kierowcy w Czerniawie, to pojedzie kierowca ze Świeradowa i do tych działań ma wyjechać. Ja jeszcze mam takie pytanie, czy to jest praca społeczna, czy to jest praca wynagradzana? Tak, oczywiście, proszę Panią. My jesteśmy niestety społecznikami, a równoważnik za utracone wynagrodzenie w pracy, które wynosi 13 zł za godzinę akcyjną. Jeżeli są fałszywe jakieś zgłoszenia, są drobne, zajeżdża się na miejsce i tam się okazuje, że to było albo fałszywe, albo no, bardzo minimalne zagrożenie, w jaki sposób to jest opłacane? Proszę Panią, nie ma. Na chwilę obecną są jedynie te pospolicie nazywane czujki, czyli alarmy z monitoringu, ale to są alarmy fałszywe w dobrej wierze, czyli no, po prostu jest podłączony, takie są przepisy prawa budowlanego, że są wymogi podłączenia dużych obiektów do systemów, no i niestety my musimy wyjechać. Był taki przypadek, gdzie zgłoszenie do dyżurnego z hotelu było o jakimś tam zadymieniu. Pani wykonała telefon do dyżurnego i mówi, że to tylko czujka zadziałała, nic się nie dzieje, jednostka wróciła do miejsca zakwaterowania. Okazało się, że jednak tam się paliło i w 2017 roku komendant główny wydał taką decyzję, że obowiązkowo jednostka musi dojechać na miejsce, sprawdzić, napisać protokół przekazania. Pani ma, czy pan w recepcji ma się podpisać, przybić pieczątkę, imię, nazwisko, telefon. Ta osoba bierze w tym momencie odpowiedzialność na siebie. To tyle. Dziękuję bardzo. No, szanowni Państwo, nowy nabytek, nowy stary nabytek. Tak jak żeśmy, jak burmistrz mówił w styczniu na sesji podczas sprawozdania, w listopadzie złożyłem wniosek o przekazanie podnośnika SH18 do komendanta wojewódzkiego. Byliśmy na rozmowie. No i po półrocznym oczekiwaniu we wtorek przyprowadziłem ten samochód. Jest już na wyposażeniu jednostki. Kwestia przerejestrowania, ubezpieczenia i będziemy mieli podnośnik już tutaj do dyspozycji. Nie będziemy musieli czekać, bo różnie nieraz tam bywa, szczególnie przy pożarze kominów, także oczywiście do tego też jest potrzebny kierowca, ale w tym przypadku wyjeżdża kierowca plus jeden, plus zastęp czteroosobowy i mogą podjąć działania.
To głównie chodzi, jeżeli mogę, o wiatrołomy, no bo jeżeli na dział, takie są zdarzenia na terenie całego powiatu, to my jesteśmy na końcu. A jedyny podnośnik, który jest, to jest w powiecie. Drabina, tak. Drabina i on też no, u nas miał problemy, żeby się rozstawić przy tym systemie czujników elektronicznych. Były problemy, żeby się rozstawił. No, ten akurat sprzęt jest manualny, ale jest dużo lepszy do naszego terenu, bo mamy te przewyższenia dużo większe jak w Lubaniu czy w innych miejscowościach powiatu. I to też nie chodzi oczywiście, proszę Państwa, żeby Straż Pożarna świadczyła usługi tym podnośnikiem. Czyli przycinanie koron drzew i tak dalej na prywatnych posesjach, to tylko i wyłącznie działanie zdarzeniowe, czyli... Chcielibyśmy prowadzić działalność gospodarczą. No właśnie, bo to... Nie możemy. Bo, do czego zmierzam, bo niektóre wspólnoty przy oblodzeniu rynien i wiszących soplach, no, uważają, że to jest też problem miasta, żeby to usuwać. No nie jest to problem miasta, straż raz zadziałała, dwa lata temu, czy w zeszłym roku działaliście na Zdrojowej tak interwencyjnie, bo rzeczywiście był duży problem, ale to jest zawsze problem wspólnoty. No, trzeba kable grzewcze zamontować, są różne inne metody. No, strażacy nie będą na takich usługach, że będą jeździć i załatwiać problemy no, bieżącego utrzymania budynku. Oczywiście zagrożenie jest, ale to chodzi o to, żeby każdy je, no, bo my na przykład w szkole mamy zamontowane kable grzewcze w rynnach i też jeszcze w innych budynkach, po to, żeby właśnie się nie obladzały te rynny. No i myślę, że to też przy tych budynkach na Zdrojowej jest konieczne. I nie tylko na Zdrojowej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania do pana? Tak, bardzo proszę, pan radny Szumlas. Panie prezesie, mam bardzo ważne takie pytanie odnośnie tej aplikacji e-Remiza, która bardzo sprawnie funkcjonuje tutaj w powiatach lubeckim, lubańskim, no tak samo w Powiednej, gdzie pan mieszka. Strażacy po alarmie dostają w kilka sekund informację, co się dzieje. Tym razem też strażak dany OSP musi w danej sekundzie potwierdzić wyjazd alarmu, czy też nie potwierdzić. I wtedy dyżurny na przykład z Lubania wie na przykład, czy ma wysłać do naszej, na przykład do czujnika wóz z Lubania, czy na przykład inną jednostkę poinformować o wyjeździe. Jak to, dlaczego w naszej miejscowości tego nie ma tego takiej aplikacji? Już odpowiadam. Tak jak rozmawialiśmy, panie radny Mateuszu, dla mnie podstawowym urządzeniem, które jest wymogiem dla jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jest selektywne powiadamianie jednostki i takie urządzenie jest w obydwu jednostkach, czyli mówimy tu o DSP-50 oraz DTG-53, gdzie otrzymują strażacy, każdy strażak otrzymuje SMS-a o zdarzeniu. Plus burmistrz. Ale wtedy nawet... Jeszcze nie skończyłem. Natomiast rozmawiałem z Bartkiem Morszukiem, dyżurnym Komendy Powiatowej. Przystąpiliśmy do programowania tej e-remizy z tym, że będzie problem, bo będą alarmowane jednostki obydwie naraz. Nie można tego rozdzielić. No i tak zazwyczaj są alarmowane dwie jednostki naraz, na przykład w przypadku czujników do hoteli, nie? Zawsze z tego, co orientuję się, bo jestem w tym na bieżąco, to zawsze są jednostki dwie informowane. Zazwyczaj tak jest. To zależy od rodzaju zdarzenia. Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej określa, ile jednostek ma być zadysponowanych, jaki czas działania. To wszystko zależy od niego, bo takie są wytyczne komendanta głównego. Dlatego mówię, tu się zmieniły przepisy w tym przypadku na korzyść, dlatego że jeżeli nie wyjedzie gdzieś tam zastęp, kiedyś obowiązywała reorganizacja, czyli jednostki działały na terenie powiatu. Teraz jeżeli są takie potrzeby, dyżurny prosi o wsparcie i mogą przyjechać. No, mówię, w naszym przypadku Krobnica, Mirsk, Krębiszów, obie najbliższe jednostki mogą być skierowane do Świadowa. Kiedyś w pierwszej kolejności jechały jednostki z terenu powiatu. Także mówię, aplikacja jest wdrażana, myślę, że za jakiś tydzień ona będzie działać. Czyli będzie w naszej jednostce OSP działać. A jeszcze pytanie odnośnie, jak pan widzi na przykład, żeby gmina Świeradów, miasto zatrudniło jakieś dwóch kierowców na etat, żeby na przykład ci kierowcy byli no, na miejscu, na okrągło? Bo jednak Państwo, nasze bezpieczeństwo turystów, panie radny, jak i mieszkańców jest najważniejsze. Znajdźcie pieniążki, zapiszcie to w budżecie, tylko że tak jak rozmawialiśmy. Ale jak pan tylko, to widzi? Tylko taki... proszę pamiętać o jednej zasadzie, że kierowca musi być strażakiem. Musi być strażakiem, nie ma, że jest tylko kierowcą, czyli musi przejść to 3-miesięczne szkolenie, zdać badania, uzyskać świadectwo kwalifikacji, ale może się tak zdarzyć, że będzie kierowca, a nie będzie ludzi. Rozumiem, dokładnie. A tak pana zdaniem, ilu takich kierowców musiałoby być na etat w naszej gminie? Bo pan burmistrz twierdzi, że powinno być 4. Obowiązuje umowa o pracę, czyli minimum 4. Zachowanie zmianowości minimum 4.
4. Jaki to jest koszt, panie burmistrzu? 250 tysięcy. Rocznie. I uważam, że nie ma co oszczędzać na naszym bezpieczeństwie, naszym mieszkańców i turystów, bo jednak jest problem jak i z policją, jak i ze strażą w naszym mieście. Ale kto oszczędza? To co powiedział pan prezes, bo to jesteśmy w systemie, że nawet może do nas przyjechać i to się już te lody przełamuje, że my jedziemy do Pobiednej, Pobiedna jedzie do nas. Pan Tadeusz jest prezesem powiatowych strażaków ochotników i to koordynuje, że granica gminy to nie jest granica państwa. I czy to będzie właśnie, jak mówi pan, może z innego powiatu, ale z naszego powiatu, czy bo my jedziemy do Pobiednej, czy Pobiedna do nas, to jest minuta różnicy jakby w dojeździe takim pojazdem, a warto, żeby te rzeczy robić, a nie brać na siebie całego ciężaru utrzymania. Gdybyśmy się wszyscy dogadali, że tak powiem, my, powiedzmy Krobica, Rębiszów, Świeradów i takich kierowców zawodowych utrzymywali, nie ma problemu. Wtedy oni do każdej remizy podjadą, wsiądą w samochód i pojadą. A jeżeli mamy my utrzymywać gotowość, bo proszę pan, jaki jest budżet w tym roku? 300 tysięcy? Nie, 216. 216 tysięcy, do tego 250 tysięcy to już jest prawie pół miliona złotych. I też nie będzie gwarancji, że będzie 100% skuteczność, bo ktoś może zachorować. No różne inne rzeczy się dzieją. A to, co powiedział pan prezes, to muszą być strażacy. No są miejscowości, które zatrudniają kierowców. Na przykład Szklarska Poręba. Tak, no to proszę zobaczyć, no i tak nie, i jak to wygląda. No, ja uważam, że to nie jest właściwe. Nie? To i tak, jak się dzieje coś wielkiego, to wszyscy strażacy biorą w tym udział. I lepiej namawiać kolejnych chętnych, lepiej finansować im kursy na samochody ciężarowe i jak spełniają kryteria strażaków, to żeby zrobili też oczywiście uprawnienia strażaków. Ale i to jest lepsze, bo mamy dużo, za 250 tysięcy rocznie, to my możemy 25 kierowców rocznie finansować, którzy zrobią prawo jazdy. 25. I z tych 25 na pewno 5 będzie na terenie Świeradowa. No to lepsze to jest, niż trzymać 5 etatów, które no, jak to człowiek, to może się różne rzeczy mogą się dziać. Urlopy chorobowe i tak dalej. To ja jestem zdania, że lepiej pozyskiwać strażaków, robić te uprawnienia, różne inne takie rzeczy, żeby mieli maksymalne możliwości funkcjonowania, a zawsze ktoś, kto ma takie uprawnienia, pojedzie na akcję. Dziękuję. A co z tym samochodem Fordem? Jakie miasto i prezes ma zdanie, czy ten wóz Ford, który stoi w Czerniawie, nie mógłby na przykład stać na przykład w naszej miejscowości Świeradów, bo nieraz na przykład nie ma kierowcy na kategorię z tego wyższego, na przykład na kategorię B mógłby strażak, nie wiem, taki Paweł pojechać, czy kto inny. Ale gdzie ma pojechać? Proszę? A gdzie ma pojechać tym Fordem? Na taki ten, na przykład czasem są wypadki, no to no, na przykład jakieś czujki, nie czujki, no. Do czujek musi wyjechać tylko i wyłącznie wóz ratowniczo-gaśniczy. Natomiast czyli ten wóz taki, tak jak powiedziałem, że użyliśmy, bo każdorazowo, nawet jeżeli jedzie SRT, czyli ratownictwo techniczne, to każdorazowo do tego i tak musi jechać wóz gaśniczy. Czyli przełożyliśmy na Mercedesa, na wyposażenie sprzęt, który się znajdował na wyposażeniu Forda i robi to jeden samochód za jednym zamachem. Natomiast teraz mój plan jest, rozmawiałem z burmistrzem, tylko znów się zmieniły przepisy, nie ma dofinansowania do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Był taki, żeby sprzedać i kupić jeden kontener z wodą, taki do 1000 litrów, którym będzie określany jako samochód lekki i wtedy można jechać z kategorią B. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu teraz pan radny Podchorodecki. Mówi pan o tym, że mamy problemy kadrowe ogólnie w naszej straży pożarnej, mało ludzi jest. A co pana zdaniem wpłynęłoby na takie zachęcenie ludzi do wstępowania do OSP? Czy to jest kwestia finansowa, czy jakieś szkolenia dodatkowe? Co gmina, czy my jako Rada Miasta moglibyśmy takiego wdrożyć? W jaki sposób pomóc OSP? Myślę, że to dużo zależy od mentalności człowieka. Trzeba zacząć od tego. Myślę, tu jest problem o wiele bardziej złożony. No tak się składa, że dużo nam obiecują. Obiecywali nam dodatek do emerytury, obiecywali nam jakieś tam dodatki za wysługę lat, które mają być wliczane do uposażenia. To wszystko się nie zmienia. My mamy martwe rozporządzenie Rady Ministrów, które mówi, że pracodawca ma obowiązek zwalniać pracowników do działań ratowniczo-gaśniczych. A wiadomo, jak się dzieje, jak idzie strażak i mówi, że musi wyjechać, no to jest
konkretna odpowiedź, praca albo straż. Mhm. Dzisiaj młodzi ludzie nie chcą się garnąć do straży pożarnej, naprawdę jest problem, żeby pozyskać, dlatego mówię, mamy tutaj tych 24 naszych maluchów i musimy ich pielęgnować, hołbić, może z tego coś zostanie. Parę lat wcześniej mieliśmy drużynę 46 osób i zostało tak naprawdę 4 ludzi. 10% tylko. Czyli mówię, młodzież wyrasta i nie chce się w to bawić, dlatego mówię, musimy robić wszystko, żeby tą młodzieżową drużynę pożarniczą dbać naprawdę o nią, bo widać, już jest kilkoro dzieci, którzy nawet mówię, wczoraj mieliśmy po południu trening na stadionie, to nie, że oni się 3 razy przebiegli, oni chcą działać do upadłego, także no mówię, wygląda to jak wygląda, a no jest problem, generalnie wszędzie jest problem, stany osobowe, mogę powiedzieć o województwie, bo jestem też członkiem zarządu oddziału wojewódzkiego, stany osobowe ochotników się zmniejszają. A to jest prowadzony jakiś regularny nabór do OSP, czy to na jakiej zasadzie nabór się odbywa? Myślę, że najlepiej odbywa się... Przepraszam, być może głupie pytanie, ale nie jestem w temacie. Najlepiej odbywa się to na zasadzie koleżeńskiej, nie? Że jeżeli kogoś się tam ma, rozmawia się z nim i mówi, że nie chciałbyś wstąpić, jest tam no, w miarę, możesz uzyskać jakieś kwalifikacje, mówię, bo to nie tylko, że robi się ten kurs podstawowy, robi się kursy techniczne, pierwszej pomocy kwalifikowanej, ratownictwa wodnego, poszukiwawcze, także mówię, no ten wachlarz szkolenia w strażach jest teraz bardzo dużym, tym bardziej mówię, że ukończony kurs podstawowy daje już tutaj dobry start, nawet jeżeli chcecie wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, czyli ten kurs podstawowy jest liczony, za to zdobywa się punktację, gdzie mówię, jakaś zwykła osoba, która startuje z zewnątrz, no już mówię, przegrywa kilkoma punktami na starcie przy tej rekrutacji. To dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję bardzo. Do tego pytań? Tak, tutaj mam jeszcze kilka pytań. No to proszę. Pytania jeszcze tutaj zgłaszają się do pana. Ja na później. Tak? Proszę. To wobec tego pani radna Pytlakowska. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Ile jest hydrantów w mieście i czy wszystkie działają? To pytanie do pani Jurczak. Aha. Bo to straż jakby musiała gasić pożar, to ma swoje zapasy wody na tyle, czy mogła... Proszę panią, sieć hydrantowa służy tylko i wyłącznie do działań ratowniczo-gaśniczych, bo tak określa ustawa, natomiast jeżeli taka jest konieczność, to tworzy się punkty czerpania na wody na rzece Kwisa, ewentualnie Czarnym Potoku. Mamy pompy pływające, które wrzuca się i one uzupełniają stan wody. Dlatego jeszcze tu mówię, teraz obserwujemy, że jeżeli jest jakiś pożar, jest bardzo dużo jednostek. No taka jest decyzja, że cysterny, samochody ciężkie, jeżeli pali się budynek, obowiązkowo musi wyjechać samochód ciężki. Czyli tutaj w naszym przypadku mamy Scania Pobiedna, ma Tatrę i praktycznie Lubań. To są 3 samochody ciężkie, które mają zbiorniki 5000, pozostałe mają 2,5 tysiąca litrów wody. Dlatego mówię, jest ściągana cysterna z Jeleniej Góry, z Gorzelca. Jeżeli mówię, to w zależności od rodzaju zdarzenia. Pamiętajmy, że 95% pożarów to są małe pożary. No dzięki Bogu. 3 średnie i 2 duże. Czyli liczy się czas zgłoszenia. Jeżeli zostanie w odpowiednim momencie zgłoszony odpowiedni dojazd jednostki i można to złapać w zalążku. Jeżeli pożar się rozprzestrzeni, nie zrobimy już nic. Okej, dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Tkaczyk. Ja chciałam się tylko upewnić, czy to jest prawda, że to jest 13 zł? Tak. No to panie burmistrzu i panie prezesie, to są strasznie śmieszne pieniądze. Wyjeżdża się raz na jakiś czas na taką akcję, która trwa 2 godziny. Musi być silny, wysportowany chłopak po kursach, po czymś tam, nie wiem czym jeszcze. No 13 zł? To ja bym nie wstała w ogóle, bo się nie opłaca. 2 godziny i śmierdząca wracam dymem, spalenizną, nieraz poparzę. No, jest to dla mnie trochę śmieszne. Powiem pani tak jeszcze, że tu Paweł jest świadkiem. Nieraz tak się zdarza, że no, był jakiś problem z tym systemem ostrzegania w Malachicie. Wyjeżdżali 3 razy w nocy, po 15 minut. Trzeba doliczyć każdemu człowiekowi czas dojazdu. To są godziny akcyjne, to mówi się od czasu wyjazdu do powrotu do remizy. Nie liczy się dojazd, nie liczy się, to jest tylko ten czas działania. I mówię, jedzie się na 10, na 15 minut, bo przyjadą, sprawdzą czujkę i wracają. Dlatego mówię, no to też między innymi mówi o tym, że dlaczego ludzie nie chcą wstawać, no bo wszyscy woli pospać sobie, no nie, tak samo. To jest, moi drodzy, to jest cały czas gotowość bojowa.
ci ludzie nie mogą wypić piwa, bo nie mogą wyjechać do działań, nie mogą nic zrobić, nie usiąść do grilla, tylko muszą być cały czas gotowości bojowej. Tak, dziękuję bardzo. Może pan burmistrz raz, bo jeszcze będą tutaj ja pytania, ale proszę pana burmistrza. Pani radna może, bo tak, ja jeszcze? Tylko... Proszę bardzo. Tak, ja chciałam zadać pytanie, bo pan nam mówi o straży takiej ochotniczej. A proszę nam powiedzieć, no gdzieś musi istnieć jakaś zawodowa straż, prawda? Gdzie jest? Pensja. W Lubaniu, tak? Oni są na pensji. I nie ma takiego obowiązku was jakoś wspierać? U nas. U nas a kiedy działa Rady... taka zawodowa i przyjeżdża do Świeradowa na przykład? Zawsze? Do akcji jest nie, zawsze? Nie zawsze, to w zależności od rodzaju zdarzenia. Aha, czyli co, musi być bardzo poważny jakiś pożar, czy jak? No, ostatnio zdarzenie na Izerskiej Łące, gdzie pojawiła się jakaś żmija, no i zadysponował dyżurny, też zadysponował, wyjechała nasza jednostka i dyżurny zadysponował dodatkowo jeszcze zastęp. Czyli to nie pan decyduje pożarnej o tym, czy przyjeżdża zawodowa straż, czy tylko ktoś inny, dyżurny, tak? Dyżurny stanowiska kierowania decyduje o tym. Rozumiem, dziękuję. Ja również dziękuję. Teraz bardzo proszę pan burmistrz. Do wypowiedzi pana radnego Podchorodeckiego i pani Tkaczyk. Jeżeli chodzi o to, jak zwiększyć nabór, czy poprawić ten stan liczebny OSP, to mi się wydaje, że pan Tadeusz jako prezes potrzebuje takiego wsparcia, można powiedzieć, takiego wsparcia w zarządzaniu. To nie o to chodzi, że każdy, kto jest w OSP, jest tym strażakiem pierwszoliniowym. Na przykład pani Tereska Fierkowicz mocno się angażuje w tą drużynę młodzieżową i tam są takie osoby potrzebne, bo pan Tadeusz zabezpiecza głównie to, co jest wymagane, czyli te działania ratunkowo-gaśnicze i tam musi być wszystko na tip-top formalnie załatwione, ale przy tej drużynie właśnie młodzieżowej są osoby, które no, wspierają, organizują, edukują i tak dalej i tam są takie osoby potrzebne, które by robiły tą taką otoczkę, żeby ta straż była bardziej atrakcyjna, bo pan Tadeusz nie ma na to czasu, żeby no, działać na każdym froncie i takim edukacyjnym i takim, można powiedzieć, interwencyjnym. No dokładnie. Do szkoły trzeba coś, jakiś taki przesiew tych dzieci zrobić, kto chce, kto nie chce, jakieś zabawy. I tu jest potrzebne, takie są osoby potrzebne. Także samo członkostwo w OSP to nie znaczy, że każdy, dlatego namawiam, żebyście państwo też wstępowali. Albo namawiali kogoś, niekoniecznie musi jeździć na akcję. To nie o to chodzi, że musi od razu być tym czynnym, pierwszoliniowym strażakiem, ale może być tym wspierającym, żeby ta struktura dobrze się utrzymywała. A jeżeli chodzi o ekwiwalent 13 zł, panie prezesie, ile pan wydaje, ile my wydajemy na za godziny w budżecie? Łączna kwota. No to właśnie mikrofon pan wyłączył. Do czego zmierzam? Możemy, bo też o tym rozmawialiśmy z panem Tadeuszem, że możemy zwiększyć do 30 zł, tak? Za godzinę. Wtedy, nie wiem, pan takie statystyki ma, ile przeciętnie jeden strażak wyjeżdża statystycznie, ile godzin jest? No jak liczę, że jest 160 wyjazdów po 3-4. To w zależności. No trzeba średnio liczyć 4. Po 2-3 godziny. Jedzie, no nie, no więcej. No. W zależności, tak. W skali roku jest to w granicach gdzieś 80 godzin. Na strażaka? Średnia. Na strażaka. No nie na wszystkich, no bo mówię, to jest część jest ludzi bardziej no tych, którzy wyjeżdżają. 80 godzin razy 30 to jest 2400. No i teraz 2400, no jeżeli mamy, tylko że proszę pamiętać, że ta idea tych ochotników, żeby też tak, bo zaraz się odezwie, oczywiście tego się nie wolno bać, o tym dyskutować jasno, do czego ja zmierzam. Że to też jest pewna forma pozyskiwania osób do straży. Tylko że jak wprowadzimy, jak uznamy, że to jest magnes do tego, żeby być strażakiem, to trzeba pamiętać, że zaraz się zrobi taka struktura, że to jak ten ma 30 zł strażak, to kierowca powinien mieć 50. No i kto pierwszy za kierownicę złapie. Później no, takie różne inne będą no, niuanse dotyczące. Chcą pracować. Ale to nie jest praca. No,
Ale jaka odpowiedzialna, tak? Nie obiera ziemniaków. Także, dlatego jeżeli mówię, że mamy traktować to w ten sposób, to... Ja nie mówię, żeby płacić dużo, tak? Ale coś to podnieść tą stawkę, bo to ona jest śmiesznie jakaś mała. Naprawdę za takie narażanie życia, zdrowia uważam, że to jest bardzo poniżająca stawka. Nawet jeżeli to jest tylko ochotnicza. Panie burmistrzu, takie pytanie do pana, bo trochę pan błędzie. Za dużo jest. To też nie, bo będą później niekontrolowane podpalenie. Pytanie bardzo proszę istotne bardzo. Tutaj, które też powoduje no, taką dziwną sytuację. Chodzi mi ulica Dąbrowskiego, popsuta pompa, nie wiem, już 2 lata, dowóz wody. No tutaj strażacy mają dodatkową pracę, jeżdżą, dowożą wodę koledzy moi. Ja tak nie mam czasu w tym za bardzo uczestniczyć, ale jeżdżą. No i koszta dojazdu tej czasu plus transport wody. Według mnie to jest dużo godzin i już zaraz przerośnie wartość nowej pompy. Jakby na ulicy Dąbrowskiego została naprawiona pompa, żeby ludzie mieli wodę, ci strażacy też by nie musieli jeździć w kółko i tą wodę wozić. Kiedy pan zamierza podjąć jakieś kroki i naprawić tą pompę lub wymienić całkowicie? Tylko, że no, gdyby, jak mówi pan, że ja jestem w błędzie, no to pan jest w jeszcze większym błędzie, bo żeby tak kogoś oskarżać, to trzeba wiedzieć, jak jest faktycznie. Ale nie oskarżam, tylko rozmawiam z kolegami. Czyli państwo, no dobrze, straż robi to po to, żeby ci ludzie mieli wodę bieżącą. Ale tak? Czy tej pompy nie można naprawić? Ale ta pompa nie jest takie podawanie wody w ten sposób nie jest legalne, bo ta pompa jest poza systemem uzdatniania wody, to kiedyś pompa służyła do napełniania zbiornika, do zaśnieżania wyciągu kamieniec. I my nie kupimy za 60 tysięcy złotych pompę, tylko po to, żeby do jednego domu pompować wodę, którą i tak nie możemy uzdatniać. A później w tym domu się okaże, że ktoś dostanie jakichś różnych torsji i innych zdarzeń, powie, że my podaliśmy mu zatrutą wodę. Podajemy mu wodę do celów gospodarczych, nie do picia. I nie będziemy inwestować w jeden budynek 60 tysięcy złotych, tym bardziej, że to mówię, to nie jest formalnie tak zrobione. My tam chcemy dojść, mamy już zaprojektowany wodociąg i dojdziemy do tych nieruchomości z wodociągiem od ulicy Leśnej, a do dzisiaj tam, dlaczego robimy to strażą? Dlatego, że tam jest zbiornik 75 metrów sześciennych. Jak już się napełni, to przez 2 tygodnie chyba, czy nawet dłużej, jest tam, oni mają zabezpieczenie do prania, do kąpania się tej wody. No, gdybyśmy mieli tą wodę wozić po 600 litrów dziennie, to byłyby dużo większe koszty, a straż pożarna, oczywiście no, strażacy mogą odmówić, że nie pojadą do takiej akcji, no przecież no, to jest stowarzyszenie. Ale nie odmówią, bo chętnie pojadą, tylko że to po prostu no dobrze, czas, ale to pan zamiast jeszcze tam jakby podkręcać, to proszę wiedzieć, że nie robimy tego, bo nie mamy co robić, tylko dlatego, że czekamy, aż tam dojdziemy z siecią. Ale ile? Rok, 2, 3, 5? Ale jeszcze raz mówię, przywiezienie kilku samochodów tam wrzucenie, mamy 2-3 tygodnie spokoju, niż włożenie codziennie im po kilkaset litrów Fiatem Ducato w takim małym zbiorniku. A tym bardziej, że oni są podłączeni pod ten zbiornik do naśnieżania i to jest nieformalna sytuacja, bo my nie możemy tego zaakceptować, że bierzemy na siebie odpowiedzialność. Ta pani właścicielka tego budynku nie ma podpisanej umowy na dostawę wody. Nie ma. To nie jest... To, że to, co robimy, to robimy to w ramach, że tak powiem, ludzkich stosunków, bo my nie mamy obowiązku tej pani dostarczać wody. Nie mamy. Na przykład. Dlatego robimy to po to, żeby, no tam jest 5 dzieci chyba, 5 dzieci w tym budynku jest, 5 czy 6 dzieci, no i chyba głównie z tych powodów, to jakby pani miała sobie teraz dowozić i tak dalej, oczywiście no powinna tą studnię mieć, nie ma jej, też tak nieformalnie kiedyś działała, także bardziej trwamy na tym, ale docelowo nie będzie tak robione. Czyli jest coś myślone, żeby... Jest zaprojektowany wodociąg w tym miejscu i na pewno podłączymy ten budynek też do wodociągu, ale na dzisiaj... No bo to też jest kłopot, bo woda, co z tego, że woda jest do takich celów gospodarczych, jak ona jest nie do picia, no to też oni muszą... Ale nikt im nie daje wody do picia. No wiem, ale potrzebna jest woda do picia. No to do picia się zabezpieczają i tam dowozimy też do picia tą czystą, jak trzeba, w ramach tego naszych wodociągów. Ale to, co strażacy wrzucają w ten zbiornik, to jest woda gospodarcza. I to nie jest tak, że to będziemy trwać w nieskończoność, tylko no, pomagamy tej rodzinie, żeby mogła jako tako przetrwać z tą wodą. Dziękuję bardzo. Czy to już wszystkie pytania dotyczące tutaj do pana, naszego pana prezesa Baki? Tak. Jeżeli wszystkie, to ja bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi za przybycie na naszą sesję. Na zaproszenie pan zareagował. Bardzo dziękujemy. No i jeżeli pan już się bardzo śpieszy, to zwalniamy.
a nasza sesja prawie będzie dobiegać końca. Sprawy różne, w sprawach różnych w zasadzie już tyle powiedzieliśmy. Jest tutaj tylko jeszcze jeden z mieszkańców, może jeszcze chciał zabrać głos. Czy państwo radni jeszcze coś w sprawach różnych mają do powiedzenia? Tak, w sprawach różnych. Najpierw radni. Bardzo proszę, radna Wróbel. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, czy już wyjaśniła się sprawa tego parku zdrojowego? Czy już wiadomo, dlaczego on jest drugi raz pominięty w sprawie koszenia i tam remontu tych ławek? Bo on tak jakby pozostawiony sam sobie, dziki park. Znaczy on jest, tam częstotliwość jest mniejsza jak w Świeradowie i tam na dniach będą z tego co wiem wchodzić na koszenie. Jeżeli chodzi o te remonty ławek, to osobno to traktujemy. Proszę bardzo, pani radna Śliwińska. Panie burmistrzu, ja chciałam zadać pytania w sprawie budynku Kwarcyt. Jak na obecną chwilę wygląda sytuacja tego budynku? I czy jest możliwość jakoś zabezpieczenia w ogóle tych okien, żeby no nikomu się tam nic nie stało? Albo nawet i tak zabezpieczenie jakieś, żeby ten wizerunek tego budynku był troszeczkę poprawiony. I jeszcze druga sprawa, że w imieniu mieszkańców ponawiam zaproszenie do spotkania w Czerniawie i bardzo bym prosiła, żebyśmy w jakiś sposób ustalili termin, żebyśmy mogli mieszkańców, my radni, poinformować o naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Kwarcyt, to próbuję nawiązać kontakt z sędzią prowadzącym to postępowanie po zmarłym właścicielu, jeżeli chodzi o podział majątku, w taki sposób, żeby wyraził zgodę na to, żeby zabezpieczyć ten majątek przed dalszą degradacją. Tu mamy na myśli zamurowanie otworów okiennych na najniższym piętrze i zabezpieczenie spadających zabezpieczenie ulicy przed spadającymi dachówkami. Jeżeli to nam się uda, mówię państwu to wcześniej, byliśmy u burmistrza gminy Gubin, do którego jeszcze nie dotarło, bo on będzie na pewno na końcu właścicielem tego budynku. Nie dotarło jeszcze do niego to postępowanie, czyli to jeszcze chwilę będzie na pewno trwało. Dlatego próbujemy dotrzeć do sędziego. Na dzisiaj nie udało nam się. Jeżeli chodzi o spotkanie, to w czerwcu jak najbardziej. Bliżej termin. To już możemy nawet... Możemy już nawet konkretnie, jak już to ma być na antenie ustalane, to tak, tak. To 25 czerwca. Bardzo dziękujemy. O której godzinie? Czy to wszystko? Pani radna? Tak, ja tak? Dziękuję, tak. To ja również dziękuję. Proszę bardzo, teraz radny pan Michał Podchorodecki. Burmistrz, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, co z placem zabaw koło Biedronki? Czy tam się coś udało w tej kwestii załatwić? Drugie pytanie, ujęcia wody. Ja wiem, że ten temat już był wałkowany, ale podczas intensywnych opadów deszczu woda jest mocno zabrudzona. Tam jest dość dużo, podejrzewam, że zawiesin, nie zawiesin w nich. Jakie są plany gminy odnośnie modernizacji ujęć zabezpieczenia przed taką sytuacją? I dwa jeszcze pytanie odnośnie przyłącza, kiedy na Przedmieściu można się spodziewać przyłączy już do prywatnych domostw? Tak. Jeszcze jedną prośbę mam na koniec. Tam dziękuję za szybkie załatwienie sprawy ratowników górskich, tam co się zapadała ta droga koło mostu. Natomiast tam dalej, jak się idzie w stronę Orlenu, tam ta bariera energochłonna, tam nie wiem, czy ktoś uderzył w nią, czy coś, ona się mocno zwichrowała i brakuje ze dwóch łączników, także to troszkę niebezpiecznie wygląda. Prosiłbym, żeby ktoś tam załatał czy coś. Jakbym miał agregat, to bym sam tą barierę pospawał, ale nie mam jak po prostu tego, nie? Dobrze. Jeżeli chodzi o plac zabaw, no tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, przeniesienie go na tą działkę za ulicą Boczną. Były wstępna rozmowa z nadleśniczym, ale formalnie jeszcze to jest niezałatwione. Jeżeli chodzi o przebarwioną wodę w kranach po ulewach,
Ona nie jest jakby zatruta, ona oczywiście jest odpowiednio uzdatniona, ten kolor jest niewłaściwy. Jak chcemy z tego wyjść? Pomysł czy koncepcja jest taka, że przy ujęciach, każdym naszym ujęciu tym powierzchniowym musimy wybudować zbiorniki magazynowe wody i jest taka pewna automatyka, która przy takim no, dużych, większych opadach deszczu odcina dopływ wody do takiego zbiornika z ujęcia. Wtedy zbiornik podaje wodę na miasto bez dopływu ze strumienia. Jak się strumień uspokoi, to wtedy otwiera dopływ wody ze strumienia automatyka do zbiornika. Bo tam pamiętam, że na którejś sesji była informacja o tym, że mają być zastosowana technologia do usuwania glinu i tak. Podejrzewam manganu, tak? Czy żelaza. Podpisaliśmy umowę z firmą, która nad tym pracuje, także nie wiem, kiedy będzie. Tak? No, także to jest. Bo, ale w jakiej technologii? Bo jeżeli to tam będzie przez złoża filtracyjne, czy się nie okaże, że. Nie przez złoża filtracyjne, nie. A, dobra, to nie, tematu to nie było. 80 tysięcy nas to kosztuje. 80 tysięcy do nas kosztuje ta umowa, którą firma nam realizuje pod kątem właśnie usuwania glinu i manganu z wody. No, przed nami duże inwestycje w wodę, przede wszystkim uzdatnianie wody. Ale kiedy jakiś termin realizacji tego wiadomo? No to myślę, że na bieżąco, bo też musimy, no, teraz projektuje się stacja tutaj podnoszenia ciśnienia nad tym budynkiem dla tego osiedla, dla ostatniego rzędu budynków. Bo tutaj mamy za niskie ciśnienie na ulicy Sosnowej, to już na skrzyżowaniu Lipowa-Sosnowa jest projektowana stacja podnoszenia ciśnienia. Też musimy zrobić coś na Bronka Czecha, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia, która jest na Strumykowej, zdarza się tak, że się zapowietrza przy jakimś nagłym, dużym rozbiorze wody. Także albo podniesiemy tą stację uzdatniania do góry, tam narożnik działki przy Bronka Czecha, albo obniżymy tą stację przy Strumykowej. Także na bieżąco działamy. No i te inwestycje, które będziemy robić, to głównie to będą polegały na połączeniu wodociągów Czerniawa ze Świeradowem i zbiorniki magazynowe. Według tego, co dzisiaj sprzedajemy tej wody, to jest dziennie jakieś 800 metrów sześciennych wody. Zużywa średnio, nawet z tym wysokim sezonem. Myślę, że nasze magazyny powinny być na wszystkich zbiornikach na około 3000 metrów sześciennych wody. Na dzisiaj mamy magazyny na około 1200-1300 metrów sześciennych. Największy zbiornik, jaki mamy, to jest 800 metrów sześciennych. To jest nad domem zdrojowym w kierunku Czeszki. I tu mamy problem, żeby tę wodę użyć jako magazynu, bo ona jest podawana grawitacyjnie i niestety przy połączeniu, bo mamy kilka różnych systemów ujęć swoimi sieciami i brakuje nam automatyki, żeby połączyć tą wodę, bo no, to zasada naczyń połączonych. Jeżeli połączymy wodociągi z Bronka Czecha z Wrzosem, no to we Wrzosie wypływa woda z Bronka Czecha, bo Bronek Czech jest wyżej. No i teraz trzeba tak tą automatykę zastosować, żeby, a na przykład na Wrzosie czasami jest mniej wody, to wtedy trzeba podać wodę z Bronka Czecha i nie możemy tego zrobić, no bo wylewa nam się woda w samym zbiorniku ujęcia. Także ta woda jest, tylko po prostu oczywiście musimy poprawiać zarządzanie tą wodą. Oczywiście dużym sukcesem będzie, jak połączymy się z Czerniawą. Tutaj już jesteśmy na wysokości pod ulicą Spokojną, jak dojdziemy na Tewę z jednej i z drugiej strony, a tu przy gondoli jesteśmy z wodociągiem, to tam powinien powstać duży zbiornik magazynowy, który będzie, raz, że będzie taką stacją do przepompowania wody w jedną i w drugą stronę, a też będzie magazynem, żeby podawać wodę według potrzeb na jedną czy na drugą część miasta. My dzisiaj mamy operat wodnoprawny, operat jaki wodnoprawny mamy, to tyle, ile wody możemy pobierać, to jest prawie 2000 metrów sześciennych wody, zużywamy 800 metrów na dobę. A przyłącza na Przedmieściu? A przyłącza, to już pani Ania Mazurek się tym zajmuje, także to jest w toku, bo to trzeba projektowane są, bo to wszystko wymaga pozwoleń, także to lada dzień to się wszystko rozpocznie. A takie jakieś terminy też przewidywane są, wiadomo kiedy? No jak najszybciej, no bo to musimy w tym roku mieć już te wskaźniki rezultatu, także to będzie szło na bieżąco. No, nie wiem, kiedy tam. Do końca roku na pewno będzie. Co roku? Do końca roku? Czy... No tak, musimy do końca roku to zrobić, także tutaj to bez dwóch zdań. Dobra, dziękuję. Ja również dziękuję. Proszę pan radny Wojsa.
Panie burmistrzu, na ulicy Spacerowej w parku rośnie takie wysokie drzewo, takie bardzo charakterystyczne z podwójnym pniem. Ono jest, myślę, tak w 90% już uschnięte i dobrze było tam wysłać jakiegoś odpowiedzialnego urzędnika, żeby zdecydował, czy ono nie nadaje się do wycinki, bo według mnie tak. Dobrze. Dziękuję. Również dziękuję. Proszę, pan radny Lech. Dziękuję. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, czy w najbliższym czasie są przewidywane jakieś naprawy bieżące single tracków, głównie mi chodzi o koszenie traw. Tak, już zakończyliśmy nabór firm, które będą to robiły. Nie wiem, którą firmą podpiszę umowę, nie kojarzę tych ofert, ale już Wojtek Cielecki, kierownik, robił taki nabór tych ofert, także to już mamy i myślę, że tam lada dzień, która z tych firm, którą tam wybierzemy, będzie mogła wejść na ten bieżący serwis. Tak, no to myślę, kwestia tam, oczywiście jak już jest potrzeba, to kwestia tygodnia, półtora. Dziękuję bardzo. Proszę, pani radna Kasprzak. Panie burmistrzu, mam tylko jedno pytanie. Na jakim etapie jest realizacja drogi na osiedlu i czy jest szansa na zrobienie jej w tym roku? Droga na osiedlu, tam czekamy na jednego z udziałowców wspólnoty, który musi załatwić swoje sprawy majątkowe. Okazuje się, że do końca dysponuje jako spadkobierca majątkiem, musi to załatwić, wtedy będą mogli podjąć decyzję wspólnie o przekazaniu tej drogi do gminy. W budżecie miasta jest na to ta kwota, którą oni zażądali, te 50 tysięcy złotych. Spółdzielnia, z tego co wiem, to już jest gotowa, tylko czekamy na to, aż ten mieszkaniec, też ostatnio nawet dowiadywałem się, już jest też na finale to. Aha. Także no, jak załatwimy to notarialnie, grunt będzie gminy, wtedy będzie można przystąpić do ewentualnie napraw i takich rzeczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Już nie ma tutaj głosów radnych. Jest jeden mieszkaniec. Czy pan chciałby zabrać głos w dyskusji? Dziękuję. Dzisiaj nie. Dziękuję bardzo. W związku z tym sesja nasza dobiegła końca. Zamykam sesję Rady Miasta Świeradowa-Zdroju. Bardzo dziękuję wszystkim.